Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Witamy po raz ostatni w tym sezonie ligowym Orange Ekstraklasy 2006-2007 na mecz Legia Warszawa, Zagłębie Lubin. Zapraszają Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Wieszczycki. Jacek Laskowski. Tomek, siedzieliśmy tutaj dokładnie w tym samym miejscu prawie równo rok temu. To była też ostatnia kolejka. Mecz już bez większego znaczenia, bo Legia miała zapewniony mistrzowski tytuł, a Wisła grała o prestiż. Teraz oba te kluby w obecnych rozgrywkach wystąpiły w zupełnie innych rolach, ale znów na stadionie Legii. W jaki sposób decydować się będą tytułu mistrza Polski? Zdecydowanie tak. I ja sobie przypominam, jak tutaj ta uroczystość koronacji nastąpiła właśnie na tym stadionie, gdzie Legia tutaj przed własną publicznością ten puchar podniosła i te wszystkie owacje. Także Lubin teraz stoi przed tą szansą, przed którą Legia była właśnie rok temu. Tak wyglądał zestaw partej ostatniej kolejki. Wiedzą Państwo, wszystkie mecze zaczynają się punktualnie o godzinie 18. I jak wygląda tabela? Szybciutko sobie spojrzymy. Sytuacja jest jasna. Punkt przewagi ma Zagłębie Lubin nad GKS-em Bodbełchatów. Legia na miejscu trzecim i nikt Legii tego brązowego medalu nie odbierze. Czy Legia natomiast odbierze Zagłębiu złoty? Jeśli GKS Bodbełchatów będzie miał tyle samo punktów, co Zagłębie, oczywiście bądź więcej, to będzie mistrzem Polski. Zagłębie potrzebuje zdobyć dziś przynajmniej tyle samo punktów, co Bełchatów w Szczecinie. Arka Łęczna, te zespoły zdegradowane. Karnie, Wisła, Płock i Pogoń, jak najbardziej sportowej rywalizacji. I tak wygląda dolna część tabeli. Przywitanie kapitanów obu zespołów. Dariusz Jackiewicz dzisiaj jest kapitanem Zagłębia, a Łukasz Surma Legii. Hubert Siejewicz poprowadzi to spotkanie jako sędzia główny. To jest arbiter z Białegostoku. Co ciekawe, ten sędzia prowadził w tym sezonie 4 mecze Legii. I Legia wszystkie te mecze przegrała, między innymi z Zagłębiem w Lubinie. Zaczynamy od składu gości. W bramce Michał Wacławik, z czwórką Michał Stasiak, 5 Manuel Arboleda, 7 Maciej Iwański, 8 Mateusz Bartczak, 9 Wojciech Łobodziński, 14 Dariusz Jackiewicz, 19 Grzegorz Bartczak, 24 Marcin Pietroń, 26 Łukasz Piszczek, 27 Vidas Alunderis. Taką jedenastkę puszcza do boju o Mistrzostwo Polski, o złoty medal ligi w tym sezonie Czesław Michniewicz. Tak wygląda ustawienie Zagłębia. Zwraca uwagę powierzenie roli drugiego defensywnego pomocnika obok Mateusza Bartczaka Dariuszowi Jackiewiczowi. Tak, zdecydowanie tak. Grałem z Darkiem wiele lat. Zdobywaliśmy wicemistrzostwo. Trener mu zaufał. Wszystko przed nim, wszystko w jego nogach. Jest typowym mózgiem drużyny i dzisiaj zobaczymy, jak z tej roli się wywiąże. Tak wygląda ławka rezerwowych Zagłębia. Kogo nie będzie? Szybkowski, Chałubiński są kontuzjowani. Pawłowski nie zmieścił się do tej meczowej osiemnastki. Teraz popatrzmy na skład Legii. W bramce Łukasz Fabiański, z numerem 3 Wojciech Szala, z 4 Dixon Czoto, z 6 Roger Guerreiro, z 7 Grzegorz Bronowicki, 8 Łukasz Surma, 9 Piotr Włodarczyk, 14 Aleksander Wukowicz, 18 Bartłomiej Grzelak, 27 Edson, 28 Marcin Smoliński, trenerem Legii Jacek Zieliński. Tutaj przede wszystkim Marcin Smoliński na prawej stronie zamiast Radowicza. Tak, zdecydowanie tak. Legia w najsilniejszym składzie, nawet Łukasz Fabiański, który już odchodzi do Arsenalu. Na ławce rezerwowych Mucha, Korzym, Janczyk, Dik, Burkhardt, Bronowicki, Radowicz, kogo zabraknie, Szałachowski, Kiełbowicz, wciąż leczą kontuzje. Ostatni akcent ligowego sezonu 2006-2007. Dziś poznamy mistrza Polski. Poznamy za niecałe 2 godziny. Czy będzie tym mistrzem Bełchatów, czy też Zagłębie Lubin? My będziemy Państwu pomagać śledzić wydarzenia i jakby uzmysławiać, kto aktualnie w danej chwili jest na pierwszym miejscu w tabeli. Na tę chwilę na 0-0 w Szczecinie i na 0-0 w Warszawie mistrzem jest Zagłębie Lubin i wtedy pokaże się nam tutaj na początku meczu taka mała korona w dolnym rogu ekranu i napis Zagłębie. Jeżeli ta sytuacja na czubie tabeli będzie się zmieniała, wówczas będą Państwo o tym wiedzieli, bo umieścimy obok tej korony napis BOD GKS Bełchatów. Chwila ciszy ku pamięci zmarłego kilka dni temu Bernarda Blauta, jednej z legend Legii Warszawa i reprezentacji Polski. Ale teraz już czekamy na rozpoczęcie finałowej batalii. Legia ustępujący mistrz, czy Zagłębie mistrz nowy? Porównywano dziś stadion Legii do zawodowego ringu bokserskiego.
Różnica jest taka, że jeśli Legia wygra, to mistrzostwa nie obroni. Natomiast po to, żeby mistrzostwo zdobyć, Zagłębie musi ustępującego mistrza pokonać. No bardzo fajny mecz. Ja to ten mecz nazywam takim finałem naszej ligi, bo u nas oczywiście to nie jest rozgrywka pucharowa, ale to są mecze co tydzień. Ale ten ostatni mecz doprowadził do tego, że to jest taki finał tych naszych mistrzostw. I zobaczymy, czy Lubin zdoła tutaj pokonać. Aczkolwiek nie musi tego meczu wygrać. Paradoksalnie, bo Bełchatów musi się martwić i musi wygrać w Szczecinie. Ale na pewno, żeby ten mistrz był taki prawdziwy, taki pełną gębą, jak to się mówi, to zwycięstwo na Legii przypieczętuje to, że Lubin po prostu w tym roku był najlepszy w Polsce. Na paru innych stadionach mecze się rozpoczęły, ale my przede wszystkim czekamy na początek meczu w Szczecinie. Te mecze muszą się rozpocząć równolegle, skoncentrowani. Jacek Zieliński, Czesław Michniewicz. Jacek Zieliński, tak już mówiła wcześniej, mówiliśmy w programie Multiliga Plus. On powiedział, że dałby paru piłkarzom, tym najbardziej zmęczonym sezonem, odpocząć, że pograliby ci, którzy występowali mniej. Ale presja, nacisk na to, żeby Legia zagrała tutaj o 3 punkty, zagrała w jak najbardziej sportowy sposób, sprawiły, że trener Legii wystawił najsilniejszą w danym momencie 11. Zdecydowanie tak. Mówiłoby się o podtekstach do tego meczu, potwierdziłyby się słowa trenera Lęczyka, który powiedział, że Legia tutaj przegra i tak dalej. Więc trener Jacek Zieliński, myślę, ma to na uwadze, ale myślę, że to jest taki ambicjonalny mecz dla piłkarzy Legii, bo mimo wszystko chcą im udowodnić, że tak naprawdę oni są lepsi od nich w tym meczu. Może w całej lidze byli gorsi, ale liczy się, tak jak mówi większość, jak jesteś dobry w ostatnim meczu. No i myślę, że tutaj też ciekawe zadanie przed piłkarzami Legii, udowodnienia czego. Znany satyryk Andrzej Pojędzielski zaproponował niedawno, aby maj uznać za miesiąc rozstania się z rozumem. Kilka wypowiedzi przed tym spotkaniem, przed tą ostatnią kolejką świadczyło, że no niektórzy mocno sobie wzięli do serca tę najbardziej satyryczną i żartobliwą uwagę. Kilka zdań wypowiedzianych za dużo, ale dziś o godzinie 18, a już w zasadzie 18.02, to wszystko idzie w niepamięć. Liczyć się będzie tylko to, co będzie się działo na 8 stadionach, przede wszystkim na stadionach w Szczecinie i w Warszawie. Jest na trybunach Leo Benhaker. Jest wiele znanych osób, jest wielu byłych piłkarzy Legii. Tutaj całkiem niedaleko nas siedzą Grzegorz Szamotulski, Marcin Mięciel, którzy już swoje rozgrywki zakończyli i zdążyli dzięki temu na ostatni akcent Orange Ekstraklasy. Grzelak Młodarczyk już przygotowani do rozpoczęcia tego spotkania. Hubert Siejewicz spojrzał na zegarek. No i zaczynamy! Zaczynamy w Szczecinie i w Warszawie. Bój o Mistrzostwo Polski. Kto będzie mistrzem? Jedno jest pewne, albo Zagłębie, albo GKS BOT Bełchatów. Legia na pewno zakończy te rozgrywki z brązowym medalem i jutro ta trójka w warszawskiej kuli karnej odbierze, podczas takiej uroczystości wieńczącej rozgrywki, odbierze medale Mistrzostw Polski. Na tę chwilę mistrzem jest Zagłębie. Powiem szczerze, że znam uczucie, jakie piłkarze Zagłębia będą odczuwać wieczorem, bo tutaj na Legii zdobywałem mistrzostwo i przegrywałem również mistrzostwo. Także zobaczymy, w jakim nastroju po tych 90 minutach będą piłkarze z Lubina. Przepiękna Legia, Bronowicki, jemu akurat na odcisk nadepnął Andrzej Szybkowski, udzielając wypowiedzi o Legii w ogóle i o paru piłkarzach tego zespołu. Także o Bronowickim, to już tutaj nam na stadionie zapowiadano, że czegoś nastawia się ci strasznie na to spotkanie. Tak, to jest taka gra słów w gazecie. No jest u nas rzadko to spotykane, ale jak widzimy, przed takim decydującym meczem kapitan drużyny postarał się o takie złośliwe uwagi w stosunku do przeciwnika w stylu José Mourinho. Zobaczymy, w jaki sposób to podziała na piłkarzy Legii. Przed chwilą bardzo dobry pomysł na rozegranie miał Jackiewicz. Tutaj szeroko był ustawiony Łobodziński. Tutaj też zastanawialiśmy się, czy będzie szukać swoich atutów. Zagłębie głównie po prawej stronie, gdzie trochę słabiej w ofensywie grają Edson i Roger. Pierwsza akcja Legii. Dobre wyjście z bramki Michala Waclawik. Tak, myślę, że bardzo dużo od niego dzisiaj będzie zależało. Waclawik, linia defensywna Lubina. Dzisiaj powinna zagrać najlepszy mecz. No nie powiem w karierze, ale jeden z najlepszych. Żeby zdobyć
mistrzostwo tutaj właśnie powstrzymać napastników i pomocników Legii Warszawa. Przy piłce Legii. Arboleda. Strata Kolumbijczyka w środku boiska. Grzelak. Smoliński. On jest piłkarzem lewonożnym, gra na prawej stronie, więc często prawdopodobnie będzie tę akcję łamał do środka. Włodarczyk sprytnie się od piłki zastawił. Włodarczyk nie ma spalonego! Włodarczyk wprost w ręce Wacelika! Już w trzeciej minucie Legia mogła objąć prowadzenie, a to oznaczałoby, że na tę chwilę na fotel lidera wróciłby Bełuchatów. Tak, ale jest to pierwsze ostrzeżenie dla piłkarzy Zagłębia. O 100% sytuacja Włodarczyka. Wytrzymał tą próbę nerwów Wacławik, nie położył się, stał do końca i udało mu się to obronić. Długa piłka do Łukasza Piszczka. Raczej w takich pojedynkach główkowych z Szalą i z Szoto większych szans mieć nie będzie. Rozmawialiśmy z Czesławem Michieliszem przed tym meczem. Mówił nam o swojej strategii. Jest przygotowany na kilka wariantów przebiegu tego meczu. Zobaczymy, jak jego piłkarze będą tę taktykę realizować. Taktyki mogą być różne. Trener może różne rzeczy wymyślać. Naprawdę najważniejsze, żeby trener potrafił trafić do tych piłkarzy. A wiemy po tych ostatnich meczach, że trener Michniewicz zrobił to doskonale, bo ten zespół znajduje się na pierwszym miejscu. Także zobaczymy, jak dzisiaj te słowa trenera, które na pewno dzisiaj ważne słowa na odprawie, które padły, jak oni je odebrali i jak to będzie procentowało w meczu. Ale powiedziałbym, że w tych pierwszych minutach kilka zagrań Zagłębia bardzo nerwowych, prostych strat piłki, prostych błędów technicznych. Może jeszcze chcą się trochę wejść w ten mecz. Ostrzeżenie ze strony Legii było, żeby adaptować się do warunków, do tej sytuacji, w której się znaleźli, jak najszybciej, bo potem trzeba będzie odrabiać straty. Barczak niedokładnie do Rożeli. Na pewno Zagłębie Lubin czuje respekt przed Legią. Teraz są w takim momencie, że to jest ostatni mecz, prawda? On decyduje, więc no, jak widzimy po tych pierwszych minutach nie rzucili się od razu na kibiców, na piłkarzy Legii. Zagrali spokojnie. Pierwszy błąd im się przytrafił w środkowej strefie. Legia ich rozklepała. Miała 100% sytuację. Zobaczymy. Im dłużej ten mecz trwał, myślę, będzie to piłkarze. Lubina powinna nabierać pewności. Piszczek walczył z Dixonem. Czoto rzut rożny dla Zagłębia. Już tam sobie wolnym truchtem podąża do narożnika boiska Maciej Iwański. 21 asyst. To jest coś, co budzi olbrzymi szacunek. Jak na 55 goli, które Zagłębie w tym sezonie strzeliło. I to jest rekord tego klubu, jeśli chodzi o występy w ekstraklasie. Iwański, pięciu jego partnerów w polu karnym, sześciu nawet zawodników Zagłębia. Popatrzmy na tę centrę. Iwański, Arboleda minął się z piłką. Starał się ją tam skierować w stronę pola bramkowego Alunderis, ale z własnej połowy zaczynać będzie Zagłębie. Tak, a trzeba przyznać, że Zagłębie lubi dużo bramek w postaci prawda strzeliły. Właśnie ten oglądany przez nas tutaj Michał Stasiak, tak kurczowo trzymany bardzo przez Szale. Myślę, że muszą na pewno Legionici zwrócić na niego uwagę. To jest ciekawe, że Zagłębie ma najwięcej widzę w tym sezonie bramek strzelonych przez obrońców. Aż 10. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji jest Wisła Kraków 9, a potem już pod tym względem jest znacznie gorzej. Ja zawsze to powtarzałem właśnie, że piłkarz nie tylko powinien dobrze wybijać obrońcę konkretnie, ale powinien też pomóc drużynie w ataku, tak jak tu w przypadku Stasiaka, który kilka bardzo ważnych bramek dla tego klubu strzelił. Zagłębie wciąż nerwowo stawia na bardziej doświadczonych zawodników w środku. Mateusza Barczaka, Dariusza Jackiewicza, Czesław Michniewicz. To przez to obecność Jackiewicza dziś w wyjściowej 11, chociaż przecież miejsca w tej wyjściowej drużynie nie miał. Grzelak wybija mu piłkę spod nóg. Stasiak. To jednych dwóch byłych Widzewiaków. Teraz piłka trafiła do Szali. Przesunęli się. Posunął się tam do przodu Bronowicki, został na własnej połowie Edson. On zaczyna akcję Legii z lewej strony. Roger. Wybijał Jackiewicz. Surma. Wukowicz, który prezentuje w paru ostatnich kolejkach bardzo dobrą formę. Nie tylko asystuje, ale i strzela bramki. Nerwowo Zagłębie w tej czwórce obrońców. Tam widać, że jest trochę zapalnie, że ciężko im było teraz dokładnie zagrać piłkę spod własnego pola karnego. Surma. Roger. Pojedynek z Grzegorzem Bartczakiem. Jest gwizdek arbitra, faulowany Brazylijczyk, rzut wolny dla Legii.
18 meczów rozegrało Zagłębie na tym stadionie i ani razu nie wygrało. 10 zwycięstw Legii, 8 remisów, ale ani jednego zwycięstwa Lublinian. Żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, to muszą ten fatalny bilans poprawić wygraną. Można powiedzieć, że każda seria się kiedyś kończy, więc kiedyś się muszą przełamać i w końcu wygrać. Być może to będzie dzisiaj. Takie zwycięstwo warte będzie od paru innych, od tak po prostu odniesionych w trakcie mniej lub bardziej udanego sezonu. To jest zwycięstwo na wagę Mistrzostwa Polski. Edson i nie ma bramki, złapał się za głowę Roger. Znów szansa dla Legii, 8 minuta. Już mogło być 2-0 dla gospodarzy. Tak, Legia z akcji stworzyła sytuację. Teraz w powstałym fragmencie dobre dośrodkowanie Edsona do swojego kolegi Rogera, który już też kilka bramek, to chyba jednak Włodarczyk strzela, a wydawało mi się, że Roger, kilka bramek już Roger głową strzelił, był bardzo blisko. Roger obchodził niedawno swoje 25. urodziny. Że wzmocnił Legii w poprzednim sezonie. W tym sezonie troszeczkę tak dorównał do reszty zespołu, ale wciąż to szalenie groźny zawodnik, zwłaszcza jeśli chodzi o ofensywę. Ale po to został sprowadzony. Nie ma Radowicza, jego niedyspozycji. Na pewno mogą tej kibice żałować. Smoliński, Radowicza zastępujący, Roger Wukowicz. Paul Bartczaka. Także bez goli, a więc utrzymują się Lublinianie na pierwszym miejscu w tabeli. Edson z dystansu, mocno! I musi wybijać na rzut rożny Wasabi. No, dobre uderzenie Edsona, 30 metrów, on potrafi zaskoczyć, jak wiemy. Dużo bramek strzelał z ustawionej piłki, ale również kilka razy zaskoczył bardzo poważnie bramkarzy z takiej tak zwanej akcji, tutaj zewnętrzną częścią lewej stopy, naprawdę dobre uderzenie. Wacławik, można powiedzieć, jest rozgrzany. Smoliński, Wacławik. Nie udało się piłki wypiąstkować. Na pewno opanuje ją Roger. Trzy już groźne akcje stworzone przez Legię, a w polu karnym Fabiańskiego nie byliśmy ani razu. Jeszcze jeden rzut rożny. Czesław Michniewicz mówił o tym, że wie, że Legia będzie atakować, zwłaszcza w początkowej fazie meczu i że te fale ataków w Zagłębie chce przetrwać, ale czy nie chce przetrwać za głęboko? Bo to też nie powinno być tak, że drużyna będzie tych ataków oczekiwać. Kolejna szansa, tym razem Aleksander Wukowicz. No powiem szczerze, że dużo bramek w wykonaniu Wukowicza głową nie widziałem. Teraz miał naprawdę ku temu szansę, tutaj na bliższym słupku był, wyskoczył, wygrał ten pojedynek. Widzimy z piłkarzem Zagłębia Lubin i mógł zaskoczyć Wacławika, ale Wacławik chyba kontrolował do tej piłki. Ciśnie Legia, 10 minut zdecydowanie dla gospodarzy tego meczu. Kiedy dłużej przy piłce utrzyma się Zagłębie. Bartczak, Arboleda. Bliżej prawej strony Edson z Łobodzińskim. Piłka dla Legii. Ostatni dotknął ramieniem piłki Wojciech Łobodziński. Nie rzut wolny, pokazuje sędzia, tylko z autu proszę rzucać piłkę. Edson blisko Lublinianie swoich rywali. Edson stara się wrócić gdzieś tam pod linię środkową, gdzie walczył Grzelak. Arboleda do Wacławika. Wacławik, udało się teraz wygrać Piszczkowi ten pojedynek z Czoto, ale tutaj na linii pola karnego bardzo uważny Łukasz Fabiański, a już tam z lewej strony zbiegał Marcin Pietroń. No powiem, że dosyć takie ryzykowne zagranie było. Co na tą głową piłkarz Zagłębia był niedaleko, jakby zdążył, mogło być naprawdę groźnie. Przerwana gra, Pietroń z Piszczkiem chcieli wyprowadzić tę akcję, ale wcześniej piłka opuściła boisko, aut wykonują legioniści. Teraz widzieliśmy, Zagłębie troszeczkę bardziej się przesunęło do przodu, nie tak głęboko, wyżej stara się, dalej od własnej bramki stara się odebrać piłkę Legii. Myślę, że to jest lepszy sposób na to, żeby ustrzec się przed groźnymi sytuacjami pod własną bramką. Uśmiechy na twarzach Jacków,
Zielińskiego i Magiery. Oni z tej początkowej fazy mogą być zadowoleni. A tymczasem zmiana wyniku w Bełchatowie, przepraszam, w Szczecinie. Tam bramkę strzela Bob GKS Bełchatów. I co to oznacza? To oznacza, że to Bełchatów w tej chwili jest liderem. 15 po 6 po południu. Mistrzem jest Bot GKS. Ja myślę, że dużo jeszcze czasu, naprawdę to będzie się zmieniało. Ta liga była bardzo ciekawa, wszyscy stawiali na Wisłę bądź Legię, zresztą sam się do tych ludzi zaliczałem. Później się to zmieniało, odpadała Wisła, Legia, teraz ostał się tylko GKS Bełchatów i Zagłębie Lubin. Myślę, że Lubin nie stoi na straconej pozycji. Mają tą presję, powinna z nich zejść i zaryzykować. Nie mają tak naprawdę nic do stracenia. Bramka Rafała Boguskiego w Szczecinie. Popatrzmy, jaka będzie odpowiedź Zagłębia. Zamarkował strzał, Piszczek rozciągnął tę akcję do Bartczaka. Grzegorz Bartczak płasko wybija z pola karnego Rożer. Przed ostatnią kolejką, wybacz Tomek, wszyscy wieszczyli, że jak Bełchatów strzeli bramkę szybko w Szczecinie, to tam już będzie po meczu, że już tylko pozostanie nam się emocjonować tym, co dzieje się w Warszawie. Myślę, że no większość przepowiadała to. No, wydaje mi się, że mistrz Polski musi wygrać ze Spadkowiczem, jakim jest Pogoń Szczecin, która przegrywała większość swoich meczy. Więc to nawet by było dziwne, gdyby tam GKS Bełchatów nie był w stanie wygrać. Wukowicz mierzył dobrze, mierzył do Włodarczyka, który pokazywał się między stoperami. Na dużym ryzyku gra Zagłębie, puszcza Legię, przede wszystkim blisko własnego pola karnego. Pozwala na dokładne rozegranie, szybkie zagrania w środku boiska. Myślę, że no, podejrzewam, że wynik ze Szczecina już jest znany ekipie Zagłębia. Ja myślę, że pewnie na ławce trenerskiej, a piłkarze grają swoje. Przynajmniej będą się starać grać i nie myśleć o tym, co się dzieje w Szczecinie. Wiedzą, że od ich zwycięstwa... Arboleda, Piszczek opanował piłkę w polu karnym, ale tyłem do bramki, atakowany przez Szalę. Zabiera mu piłkę Wojciech Szala. Długo przed tym meczem tłumaczył swoim piłkarzom Czesław Piłkiewicz, motywował ich, przede wszystkim starał się ich z nich chyba jak najmniej ściągnąć takie złe napięcie, a jak najwięcej wzbudzić takiej dobrej, zdrowej, sportowej mobilizacji, żeby nie grały w tej roli przede wszystkim nerwy i szansa, przed jaką Zagłębie staje. Hubert Siejewicz prosi do siebie piłkarza Zagłębia, Michał Stasiak. Kończy się tylko na przeprosinach i na upomnieniu. Tak jest, nie mamy kartki. Będziemy mieli po prostu rzut wolny po faulu na Grzelak. Wydaje mi się, że tutaj Grzelak dobrze zostawił piłkę. Słynie z tego przy tym wzroście, że potrafi się przed epizodem utrzymać. Stasiaka tutaj ewidentnie oszukał, zastawił się. Poszłaby z tego kontra. Myślę, że sędzia mógł nawet dać Stasiakowi żółtą kartkę. Ale nieźle zapowiadało się to prostopadłe podanie Wukowicza. Odpowiedź Zagłębia nieudana, niedobra piłka do ustawionego tutaj w okolicy linii środkowej Iwańskiego. Iwański już wraca pomóc kolegom. Teraz on próbuje zablokować Rożera. Aut wykonywać będą legioniści. Na pewno legioniści grają na większym luzie, to widać w ich poczynaniach. Tutaj Roger, Edson, duża swoboda, no nie mają presji. Więcej już nie osiągną, niż osiągnęli to trzecie miejsce. Na pewno piłkarze Lublina troszeczkę bardziej są zdenerwowani, bo wiedzą, co im ucieka, jak tutaj im nie będzie szło. Także no, trudne zadanie przed nimi, ale zobaczymy, jak tą presję wytrzymają. Druga piłka teraz, Piszczek i Czoto. Piszczek! Znalazł pomysł na to, żeby minąć Czoto, ale osamotniony Łukasz Piszczek teraz dopiero tam z drugiej strony nadbiega Jackiewicz. Dobre zagranie, nie ma spalonego chyba błąd, że nie było tutaj strzału, tylko jeszcze próba odegrania Dariusza Jackiewicza. Swoją szansę na strzelenie bramki miał Zagłębie. No była to 200% sytuacja Zagłębia Lubin. Świetna akcja, naprawdę Piszczek kawał roboty tutaj zrobił, utrzymał się przy piłce, wprowadził tą piłkę. Naprawdę Jackiewicz powinien oddawać strzał. Ja się dziwię Darkowi, że on właśnie nie zdecydował się na zakończenie tej akcji strzałem, tylko próbował jeszcze dogrywać, jak widzimy, wzięliśmy, no nieskutecznie. Daleko wybita piłka, teraz już znów całe Zagłębie na własnej połowie boiska. Rozpoczyna Edson. 17 minut za chwilę minie w Warszawie,
w jednej z części dwumeczu o Mistrzostwo Polski. Aktualnie mistrzem jest Bełchatów, który prowadzi w Szczecinie 1-0. Jedną potrzebna jest bramka, potrzebne jest zwycięstwo. Tutaj mówiono, ale... że w Zagłębie, żeby wygrać, musi strzelić dwie bramki, bo tylko jedna drużyna, tylko Grochin zachował tutaj czyste konto w tym sezonie. Przoto przy Piszczku. Jednak pokazali piłkarze Zagłębia, że potrafią zagrozić tutaj i że to nie będzie tak, że Legia tylko tutaj będzie zagrażała bramce Zagłębiu. Myślę, że Zagłębie samo w to powinno uwierzyć, że stać ich na dobre wypracowanie sobie stuprocentowej sytuacji. No, wymarzona sytuacja dla piłkarzy z Lubina na strzelenie gola, jednak zmarnowana. Ciężko Lubnianom przejąć piłkę. Ciężko dłużej się utrzymać. Znowu inicjatywę mają legioniści. Edson, Włodarczyk, źle. I prawa strona, Barczak, Łobodziński. Współpraca często mogła się na tym prawym skrzydle podobać. Teraz szedł Barczak do środka. Łobodziński gdzieś tam starał się z piłką przedostać, ale ją stracił. Myślę, że tutaj duża szansa przed Łobodzińskim w grze ofensywnej przeciwko Edsonowi. To nie jest piłkarz, który dobrze sobie radzi w grze defensywnej i myślę, że tutaj Łobodziński powinien pokazać to, na co go naprawdę stać. Choć w tym sezonie aż tak dobrze, może za rewelacyjnie nie grał, ale strzelił tutaj bramkę w reprezentacji. Myślę, że tutaj się dobrze czuje. Jest przed nim szansa właśnie tych driblingów z Edsonem, żeby go troszeczkę tutaj upokorzyć i zaskoczyć. Smoliński, prawa noga broni Wacławik. No przed szansą Marcin Smoliński, jak dobrze liczę, to już piąta okazja do strzelenia goli przez Legię. No naprawdę stuprocentowa sytuacja. Smoliński świetnie się tu zadał, trudne przyjęcie. No troszeczkę był wygoniony, ale brawa dla Wacławika za tą interwencję. Już po raz kolejny broni zespół Zagłębia. Smoliński, Wacławik. Sięgnął tej piłki tak, żeby ją złapać. Wybił ją na kolejny rzut rożny. Cały czas Zagłębie gra nerwowo i cały czas popełnia sporo błędów w szeregach obronnych. Edson. Machał Smoliński, on tam jest w narożniku pola karnego, a lubi sobie uderzyć z dystansu. Może będzie miał szansę, ale musiał po piłkę się cofnąć. Dobre, prostopadłe zagranie do Rożera. Rożer nie przedłużył tego do Bronowickiego. Rzucił do Włodarczyka. Na powtórce może zobaczymy, jak ta piłka leciała, że Piotr jakoś tak nie mógł za bardzo do niej się dobrać. Ja myślę, że nie powinna go zaskoczyć. A tak, właśnie, ale tutaj to, że obrońca źle obliczył Lodi i przepuścił tą piłkę, że jego partnerzy nie wyskoczyli, no była znowu stuprocentowa sytuacja, nie ma co ukrywać. No zaskoczony na pasji w polu karnym tak być nie może. Tym bardziej, że Piotrek Włodarczyk tych bramek z głowy sporo nastrzelał. Także no, jak widzimy, dzisiaj z tą skutecznością u niego jest trochę słabo. Druga sytuacja jego i nie wykorzystana. Wciąż 0-0, wciąż to za mało w tej chwili dla Lubina, aby zdobyć Mistrzostwo Polski. No i wciąż inicjatywę ma Legia. Bartczak, bardzo agresywny, legioniści grają w środku boiska, kiedy Zagłębie ma piłkę. Nie ma za dużo swobody Maciej Iwański. On tą piłkę musi czasem podfolować. Nie ma też większego pola manewru z następnym zagraniem. Asurma i Bukowicz dość swobodnie w środku. Dopiero teraz ściślej przypilnowany, wypchnięty bliżej linii obrony Roger Guerreiro. Tak sobie myślę o Mateuszu Marczaku, który ze mną tutaj zdobywał Mistrzostwo Polski z Polonią, gdy wygraliśmy 3-0, więc zna ten smak. Więc myślę, gra na środku pomocy powinien tutaj ten zespół kierować i ciągnąć do tej gry ofensywnej, żeby pokazać im, jak to można zrobić. Także zobaczymy, czy Mateusz Barczak będzie tym liderem środka pola. Wysunięty Piszczek ma schodzić do jednego z obrońców, tak żeby się przesuwała ta para stoperów, żeby tam robić miejsce dla wchodzącego chociażby Łobodzińskiego. Bardzo liczna grupa kibiców z Lubina. Oni zajęli cały ten łuk trybuny za bramką Fabiańskiego. Przygotowani są do fetowania, przygotowani są tutaj do efektownego dopingu, bo zabrali ze sobą też wiele takich gadżetów pomagających w dopingowaniu.
wszyscy, prawie wszyscy ubrani na pomarańczowo. 22 minuta dobiegła końca. Na pierwszym miejscu w tej chwili GKS Bod Bełchatów. Na miejscu drugim Zagłębie. Barczak. Edson. Przepuścił tej piłki Brazylijczyk. Grzegorz Barczak ograny przez Smolińskiego. Smoliński mocno do Grzelaka. Smoliński. I piłka dla Lęcz. Teraz Rożer zszedł na prawą stronę. Smoliński wygra po lewej. Właśnie Smoliński przy piłce. Włodarczyk tyłem do bramki. Gdzieś tę piłkę legioniści w okolicy środkowej linii zgubili. Piszczek stara się minąć Dixona. Czoto, nie będzie to łatwe. Musi mieć wsparcie napastnik Zagłębia. Nie miał jak nawet odegrać piłki do Łobodzińskiego. Smoliński rusza do przodu. Dwójka napastników. Piłka do Włodarczyka. Włodarczyk i przy nim Arboleda. Czysto poradził sobie Arboleda. Na lewej stronie jest Pietroń. Nie dostał tej piłki do nogi, a zgranie głową do środka nie miało szans powodzenia. Tak, mieliśmy kolejną sytuację dla Legii. Włodarczyk próbował wymusić rzut wolny. Znając sędziego Huberta Siejewicza, właśnie on pozwala grać. Patrzmy, dobre podanie Włodarczyka do Rożera. Rożer przekłada piłkę na lewą nogę. Rożer zdecydował się tej jeszcze podciągnąć. Z piłką w polu karnym chyba wcześniejsze zagranie dałoby więcej korzyści. Szala. Smoliński. Trafił uderzyć lewą nogą z dystansu, ale teraz dokładnie przede wszystkim podał do Edsona do skrzydła. Edson. Przypadkowo ta piłka trafia do Rożera. Niesamowita interwencja Wacławika i druga, nie ma gola dla Legii. Coś niesamowitego, jak broni dzisiaj Wacławik, naprawiając wszystkie błędy swojego zespołu w działaniach obronnych. No niewątpliwie w tym pierwszym części meczu bohater Zagłębia. Tyle sytuacji już wybronił, że naprawdę, już mówiłem po tych pierwszych interwencjach, że już piłkarze Legii go rozgrzali. Jak widzimy, no wpisuje się no niczym Tomaszewski na Wembley. Próba w tej bramce broni. Naprawdę wielkie gratulacje, ale myślę, że obrońcy Lubina muszą poprawić swoją grę, bo dopuszczają do zbyt dużej ilości sytuacji pod własnym bramką. Legia gra, jakby to ona grała o mistrzostwo, a Zagłębie wyraźnie jest tym przytłoczone. Wacławik może wybronić dużo, może wybronić wszystko, ale bramki to nie strzeli, a teraz Lubinianom potrzebna jest strzelona bramka. Piłka dla Zagłębia. Wraca na własną połowę Grzegorz Bronowicki. Wciąż 0-0 w Warszawie. Arboleda. Nieporadnie wyglądają te próby. Nawet nie mówię wyprowadzenia akcji, ale pierwszego, drugiego podania Lubinian spod własnego pola karnego. Niesamowita interwencja Wacławika. Później zdążył jeszcze bardzo dobrze się ustawić, co ułatwiło mu interwencję numer 2. No widać, że nie będzie łatwo Wacławikowi dzisiaj strzelić gola. Naprawdę broni w 100% sytuacjach, także jest ale bardzo wysokiej formy. Następna szansa. Edson przede wszystkim mocno strzelił piłkę w pole karne. Zabrakło dokładności. Wański, Piszczek. Piszczek pracuje tam rękami. Szala. Piszczek wypuszcza sobie mocno piłkę. I faulowany przez Szalę. No tylko taką szarżą zdołało się Zagłębie przesunąć w pobliżu pola karnego Legii. Tak, na pewno od Piszczka dużo zależy w tym meczu, ale w tej szarży pokazał naprawdę, że ma wielki talent. Nie tylko piłkarski, ale i szybkościowy. Wojtek Szala jest szybkim piłkarzem, a uwolnił się od niego naprawdę rewelacyjnie. Także wielkie gratulacje. Stara się na razie Piszczek bardzo. Dużo od niego zależy. Zobaczymy w dalszej części. Iwański. Na razie mniej widoczny, ale nie ułatwiają mu gry koledzy z zespołu bardziej odpowiedzialni za defensywę. Tak jak i teraz. No Barczak, łatwa strata, wręcz podanie pod nogi rywala. Legia przy piłce Surma. Teraz strata kapitana gospodarzy. Jackiewicz uważa, żeby nie było spalonego. Czoto świetnie ustawione. Nie przepuszcza tej piłki do wchodzącego tu środkiem Łobodzińskiego. Tak, ale offside'u by nie było, gdyby ta piłka przeszła. Było już dwóch piłkarzy Lubina. Byłoby bardzo blisko, bo
Wiem, że Jackiewicz bardzo dobrze właśnie te ostatnie podania wykonuje. Zresztą on się szczyci właśnie tym, że bardziej go zadowala czasami to ostatnie podanie niż sama bramka i być może w tej stuprocentowej sytuacji niepotrzebnie podawa, bo gdyby strzelał, to wtedy teraz Lubin by prowadził. Trochę mi to spotkanie przypomina mecz Wisły z Zagłębiem. To jest jeszcze raz. O, proszę, zostawił tutaj, w cudzysłowie oczywiście, nogę Cioto i przerwał tę akcję. Przypomina mi to trochę mecz Wisły z Zagłębiem, kiedy to Wisła miała w początkowej fazie dużą przewagę. Rybinianie wyraźnie na boisku nie mogli się odnaleźć i długo, długo trwało, zanim zaczęli grać coś, co byłoby zbliżone do ich piłki. Przede wszystkim do sytuacji, w której oni by tę piłkę rozgrywali. No, ale ten mecz jest jeszcze trudniejszy dla Zagłębia, bo jest pod większą presją. Nie było podania do przodu. Grzegorz Barczak chciał tę piłkę za linię obrony wrzucić. No, zagrzmiało teraz tak potężnie w okolicy stadionu, że myślę, że jeszcze nam to jakaś potężna burza uatrakcyjni to widowisko. Popatrzmy, odkryta lewa strona, dwóch piłkarzy Zagłębia. Łapie się za głowę Łukasz Piszczek, ale szansa teraz byłaby, gdyby odegrał Piszczek do Pietronia, bądź, o ile dobrze tam widziałem, Barczaka. Myślę, że gdyby to był Iwański, pewnie by to zauważył. No Piszczek tutaj i tak był w doskonałej sytuacji, był na wysokości 16 metra, oddał strzał niecelny. Iwański dużo widzi, pewnie by to zauważył, że jeszcze dwóch partnerów jest w lepszej sytuacji, ale ja w tej sytuacji nie ganiłbym Piszka. Zrobił to, co do niego należało, aczkolwiek nie tak, jakby sobie to wymarzył. Ciężko musi pracować w obronie Grzegorz Barczak. Sporo kłopotów sprawiają mu Brazylijczycy. Alunderis, teraz Iwański, nie najlepiej. Edson, Łobodziński, Edson. Świetnie sobie poradził Edson. Zrozumiał, przeczytał tego zagranie Grzegorz Barczak. Iwański szuka teraz gry na całej szerokości boiska, bo wie, że jak będzie gdzieś czekał niedaleko Piszczka, bliżej środka boiska, to może po prostu czekać i czekać bez skutku. Tak, no bardzo ładna Brazyliana w wykonaniu Edsona. Na pewno ten piłkarz jest dobry w działaniach ofensywnych, defensywnych troszeczkę słabiej, ale jak na razie tutaj piłkarze z Lubina tego nie wykorzystują. Wukowicz. Włodarczyk z pierwszej piłki odegrał do Smolińskiego. Wukowicz też chciał zagrać w sklepki. Do wychodzącego prawą stroną Bronowickiego uderzył za mocno. 30 minuta w Warszawie. Wciąż 0-0. Wyglądała ta cała akcja Legii koncertowo. Niewiele brakło. A do tego podania Bronowicki by doszedł. Wacław. Złe wybicie, już nawet tutaj Barczak nie miał szansy dojść do piłki, powalczyć o nią. Rozpocznie Legia. Walczył Włodarczyk, jest tutaj Roger. Poradził sobie Mateusz Barczak. Lekką poprawę w grze Zagłębia widać. Ale no, jakby w złą godzinę to dla Lubinian powiedziałem, fatalny błąd Pietronia przy wyprowadzeniu piłki. Grzelak podcina tę piłkę i Piotr Włodarczyk 1-0. Wacławik robił co mógł, ale już potem przy tej dobitce był bezradny. 1-0, Legia prowadzi z Zagłębiem. No i teraz Lubinianie, żeby zdobyć mistrzostwo, potrzebują dwóch bramek. Naprawdę trzeba tu pochwalić Łukasza Surmę, który słynie z wielu przechwytów. Tutaj zaimponował, w tym ujęciu akurat tego nie widzieliśmy, tą całą akcję rozpoczął. Również świetne zachowanie Grzelaka. Wacławik zrobił co do niego należy. No Piotrek Włodarczyk, to jest jego trzecia sytuacja. Bóg nie wykorzystał, przy trzeciej postawił kropkę na dik. Po prostu musiał to wykorzystać. No Legia, no nie ma co ukrywać, jest lepszym zespołem, więcej sprawdza sobie sytuacji. Wacławik jak do tej pory bronił wszystko, ale teraz już był bez szans. 10. gol Piotra Włodarczyka. Może się okazać, że gol na wagę tytułu, ale tytułu dla Bełchatowa. Sam Włodar przed tym meczem mówił, że on ma paru dobrych kolegów, powiedzmy tak, więcej dobrych kolegów w Bełchatowie. I wolałby, żeby tamten zespół sięgnął po mistrzostwo, więc dla
siebie wszystko i jest o tyle w tej szczęśliwej sytuacji, że to Zagłębie prowadziło przed tą kolejką, a nie Bełchatów. Tak, oczywiście. Ja teraz tutaj spoglądam na ławkę rezerwowych, gdzie trener Michniewicz narazał się z Rafałem Ulatowskim, bo wiadomo, pewnie znają rezultat w Bełchatowie, wiedzą, że im szybciej to zmienią, tym lepiej, muszą się odpić. Na rozrzewkę poszedł Kolędowicz, także prawdopodobnie już być może do przerwy nastąpią jakieś zmiany i Zagłębie zagra bardziej ofensywnie. Mówił Czesław Michniewicz, że w takim wariancie Kolędowicz, Rui Miguel pojawią się na boisku, a niewykluczone również, że przejdzie na grę trzema obrońcami. Zszedłby z boiska Alunderis. Zobaczymy, kiedy na taki wariant zdecyduje się trener Lubinian Jackiewicz. Stworzyło Zagłębie takich klarownych, takich bardzo klarownych sytuacji podbramkowych, jak w tej jednej, która jednak nie zakończyła się strzałem. Kiszczak uderzył jednak z dość dalszej odległości. Teraz jak wytrzymają tę presję? Presję, która jest większa. Ale jest stąd blisko piłkarze Lubina. Tutaj po raz, raz kolejny takie zagranie przecięte przez Czoto. No jest to na granicy 100% sytuacji dla Lubina. Jak na razie tutaj Czoto dobrze się spisuje, asekuruje świetnie swoich partnerów. Wszystkie te piłki przechwytuje. Zobaczymy, jak w dalszej części piłkarze Lubina te swoje akcje ofensywne będą konstruować. 60. Całe 60 minut. A to za organizacją Mistrzostwo Polski. Dobre przeniesienie gry przez Legię na lewą stronę. Edson do Grzelaka. Grzelak też mocno zapracował w tej bramkowej akcji. Bartłomiej Grzelak. A też mu zależy, w jaki sposób, żeby dobrze zagrać. Przecież już ponoć było bardzo blisko transferu Bartłomieja Grzelaka w przerwie zimowej właśnie do Zagłębia. Ostatecznie trafił do Legii. Myślę, że Grzelak na pewno ma tutaj coś do udowodnienia, nie w Lubinie. No tutaj tak na początku miał trudny okres po przyjściu z Widzewa, a kibice różnie na niego patrzyli, także swoją grą bramkami musi udowodnić to, że zasługuje na to, żeby grać w ataku Legii. Smoliński, rzutka do Rożera, nie było spalonego, będzie rzutka ważna dla Legii. Widzieli Państwo, 64% Legia przy piłce w drugim kwadransie meczu. 56% łącznie w pierwszych 30 minutach. Do środkowania, proszę zobaczyć, 12 i to wszystkie wykonanie legionistów. Już Robert Kolędowicz szykuje się do wejścia na boisko. Czoto odchylony mocno. Ciężko było obrońcy Legii strzelić dokładniej. Kolędowicz jeszcze w pierwszej połowie wejdzie na plac gry. Czy za Pietronia, czy za Lunderisa. Jeszcze myślę, że nie będzie Czesław Michniewicz przechodził na trójkę obrońców, że jeszcze skoryguje tylko linię pomocy. Wydaje mi się, że za Pietronia, bo jak widzimy troszeczkę, no ten młody piłkarz jest przestraszony. W ostatnim czasie bardzo dużo bramek strzelił ważnych, bardzo skutecznie grał. Jest to na pewno jakaś perspektywa Zagłębia Lubin. Ale jednak teraz na dzień dzisiejszy Kolędowicz, no jak pokazywał w tych meczach, jak wchodził, to naprawdę dużo sytuacji Zagłębie Lubin stwarzało. Sam strzelał gole, także myślę, że wejdzie na lewą pomoc za Pietronią. Edson. Arboleda. Atakowany przez Smolińskiego. Arboleda zdołał się przy piłce utrzymać, ale Pietronie ograny tutaj przez Szalę. Cztery razy w tym sezonie Zagłębie, przegrywając, odrabiało straty i wygrywało mecze, między innymi oba mecze z Krakowią, między innymi ten ostatni mecz z Widzewem. Zobaczymy, czy to się Lubinianom powiedzie także w Warszawie. No, tu będzie zadanie zdecydowanie najtrudniejsze. Łobodziński, Kolędowicz już jest przy strefie zmian. Łobodziński do środka, Iwański faulowany przez Szalę. No, świetny zwód, sztuczka techniczna Iwańskiego. Naprawdę zaskoczył tutaj Szalę. Powinna być żółta kartka. Myślę, że byłaby to dobra sytuacja dla Lubina na szybką kontrę. Tak zwana siatka zastawiona przez Iwańskiego Szali. Nie wiem, czy Wojciechowi Szali ktoś jest w stanie wyperswadować te machanie łokciami.
Bo dawno na pewno na żółtą kartkę. Na pewno na żółtą, to już było widać bez powtórek. Dziwię się sędziemu. Aczkolwiek sędzia właśnie, jak wspominałem wcześniej, dopuszcza właśnie do takiej ostrej gry. 37 minuta, opuszcza boisko Pietroń. Bohater paru poprzednich meczów. 4 bramki w paru ostatnich kolejkach. To bramki dość ważne. Ale dziś potrzebny jest już teraz ktoś inny. Robert Kolendowicz. Ten ekspres po lewej stronie boiska. On będzie napędzał grę. Będzie starał się wyprzedzić piłkarzy Legii. Wrzutka, łaska. Pole karne Iwańskiego. Tomek kiwa głową z szacunkiem. Wyglądało to nieźle. Tak, bardzo mi się podobało to dośrodkowanie. Zresztą sama gra Iwańskiego również mi imponuje. Tutaj brakło cwaniactwa u jego partnerów, żeby dobrze nabiec na tą piłkę. Tutaj naprawdę Fabiański by miał problemy. Zresztą wiemy, że Iwański świetnie dośrodkowuje te stałe fragmenty. Wiele bramek tak za głębie strzeliło. I w tej sytuacji również miał ku temu okazję. Uciekała piłka Grzegorzowi Bartczakowi, tak już rozpatrzyli, próbował jeszcze przewrócić się, wywalczyć jakiś rzut wolny, ale to właśnie jego stroną sunie teraz atak Legii. Roger patrzy na Zawik, piłka już jest poza linią końcową boiska. Ja myślę, że Zagłębie Lubin jeszcze będzie miało sytuację w tym meczu z Legii. Teraz tak jak przewiduje scenariusz, troszeczkę ta presja już zeszła, prowadzą 1-0, więc tam nikt im nie będzie zarzucił, że nie walczyli. Zobaczymy, jak konsekwencja w wykonaniu Zagłębia Lubin będzie wyglądała, czy oni będą tak naprawdę zdeterminowani do zdobycia tutaj mistrzostwa, bo tak naprawdę to od nich to zależy. We wcześniejszych meczach czy w Krakowie z Krakowią przegrywali i potrafili odrabiać te straty, także znają to, jak to się robi. Przewaga gospodarzy, którzy wykazują bardzo ambitną postawę, nie tyle ambitną, co po prostu chcą grać dobrą piłkę, chcą tutaj pożegnać się z tym mistrzowskim tytułem bardzo, bardzo honorowo i efektownie. Roger, tych bramek dla Legii mogło być już więcej, może być teraz druga, ale niedokładne dośrodkowanie Cona. Kolendowicz pierwszy raz przy piłce, szukał Iwańskiego, za wysokie zagranie do Macieja Iwańskiego. Smoliński na lewą stronę. Nie ma szansy przejąć piłki, Edson. Ale trzeba przyznać, no, po tych 40 prawie minutach Legia jest lepszym zespołem. Strzeliła jednego gola, wypracowała sobie kilka innych sytuacji. Zagłębie miało tam jedną, moim zdaniem, stuprocentową, ale to troszeczkę za mało jak na mistrzowski tytuł. Zobaczymy, no taktyka była na początku inna, teraz trenerzy już muszą zmienić na bardziej ofensywną. Zobaczymy, co zmieni to wejście Kolendowicza. Fabiański. Można siedzieć z warszawską publicznością. Piękna to rzecz, że ten młody, bardzo chłopak idzie do Arsenalu. Legii rozgrywa swoje 52. i ostatnie spotkanie. Pamiętam, że kiedy odchodzić miał Artur Boruc, wszyscy mówili, że my tutaj mamy w rezerwach jeszcze lepszego, bardzo dobrego, ułożonego bramkarza. I Łukasz Fabiański, jak tylko miejsce w bramce zajął, to wszystkie swoje walory potwierdził. No, zwłaszcza w tym mistrzowskim sezonie. Bukowicz. Nową stroną próbuje Legia, ale strata dość łatwa. Kolendowicz to jest pierwszy rajd w jego stylu. Kolendowicz, zejście do środka. Nie. To podanie nie miało trafić. Nie wiem, czy do Piszcza, czy do Łobodzińskiego. W pewnym sensie Piszczek poszedł bardziej na lewą stronę, Łobodziński bardziej do skrzydła. No i trafiło między stoperów do Fabiańskiego. Samo zejście Kolendowicza było sprytne, dobre. Tak, ale myślę, że powinien dokładnie dograć tą piłkę. Łobodziński też tak troszeczkę źle wychodził na tą pozycję. Tutaj tak, no troszeczkę jestem rozczarowany Łobodzińskim. To jest naprawdę utalentowany chłopak. No i na niego tutaj piłkarze, koledzy, kibice na pewno liczą. Tutaj Roger czy Edson są dobrymi piłkarzami, ale w grze ofensywnej. W grze defensywnej można tą paletę swoich zagrań pokazać, a Łobodziński ma naprawdę ich kilka. Także teraz to wyjście na pozycję było takim alibi, że tak to nazwę. Nie za bardzo jak gdyby chciał dostać tą piłkę. Za mało z siebie tak dał,
że chce, żeby do niego ta piłka doszła. Także musi więcej od siebie dawać. Kolendowicz. Leszczek, już tam był Kolendowicz. Piątku atakuje Zagłębie. Ale wiedzą Legioniści też, że jak mają tam Kolendowicza po tamtej stronie boiska, to muszą się tam przesuwać. A jeszcze strzecił może dla sytuacji piłkarzem, tak żeby te rajdy pomocnika Zagłębia w miarę szybko zatrzymywać. Roże. Surma. Szara. Kolejny teraz Legia przy piłce. Pierwszej połowy, Roger. Tak, piłkarze z Lubina powinni większą presję wywierać na piłkarzach Legii. Oni w tej części, myślę, że mają za dużo miejsca. Aczkolwiek być może taka taktyka jest, że dopiero jak się zbliżą na ten 35 metr, a tutaj niech sobie grają, bo to różnie bywa czasami przez komentatorów źle oceniane. Ale jak na razie no, przegrywają ten pojedynek, więc tą presję na przeciwniku powinni już troszeczkę wcześniej wywierać. Arboleda. Kolendowicze. Tutaj też Kolumbijczyk nie jest klasycznym lewym obrońcą. Po prostu konieczności wystawia go tam Czesław Piękniewicz. Jak będzie współpracował z Kolendowiczem, no jednak też potrzebne jest wsparcie, zwłaszcza kiedy będzie trzeba atakować. Arboleda. Tym podaniem niejako wymusili koledzy ruch Kolumbijczyka do przodu. Arboleda, Iwański. Arboleda! I wybija Bronowicki na rzut rożny. Tak, naprawdę jest to jeden z lepszych piłkarzy Zagłębia Lubin w całym tym sezonie. Tutaj gra na obronie w dniu dzisiejszym, ale jak widzimy, ten jego rajd pokazał, że naprawdę ma duże predyspozycje do gry ofensywnej również. Jest to niezły piłkarz. Czasami jak Kaziu Węgrzyn mówił, że trochę żałuje, że on nie gra jednak na środku obrony, bo wtedy by Zagłębie Lubin traciło tych bramek, a gra na tej pozycji Alunderis. Ale rozmawiałem na ten temat z trenerem Michniewiczem, który powiedział, że no nie ma za dużo pozycji. Za dużo zawodników na tą pozycję i z tego względu, że Arboleda jest taki uniwersalny, to dlatego gra na tej lewej stronie, ale jak widzimy dużym pożytkiem, bo gra świetnie i w defensywie, i w ofensywie. Jeszcze jesienią pamiętam, że Michniewicz na tę lewą obronę to robił taki casting oczywiście z przymrużeniem oka, że kto kopnie lewą nogą najdalej, kiedy będzie na tej lewej obronie grał. I jeśli chodzi o wzmocnienia na przyszły sezon, jeśli Zagłębie ma o coś powalczyć w europejskich pucharach, już niezależnie od tego, czy to będzie rywalizacja Ligi Mistrzów, czy obwar UEFA, to wspomina trener Zagłębia właśnie, że to jest jedna z ewangelicznych pozycji. Iwański z rzutu rożnego, popatrzmy, dobra centra! Jest bramka! 1-1 wyrównuje Arboleda, którego chwaliliśmy przed chwilą. To jest już 22 bramka Iwańskiego. Ta bramka jeszcze nie daje powrotu Zagłębia na fotel lidera, na fotel mistrzowski, ale daje nadzieję na to, że losy tego meczu można odwrócić. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Tak, kolejne świetne dośrodkowanie Iwańskiego. Naprawdę dobrze mu ta piłka dzisiaj siedzi przy tych dośrodkowaniach. Doskonale ominął piłkarzy na pierwszym słupku. Przeszła ta piłka. Tutaj niepilnowana Arboleda, chwalony tak przeze mnie. Aż cieszę się, że po prostu potwierdził te moje słowa tą swoją bramką. A więc będą jeszcze emocje. Zobaczymy. To już jest doliczony czas gry w pierwszej połowy meczu. Jakże ważna ta bramka dla Zagłębia, minutę doliczył Hubert Siewicz, w ważnym momencie dla Lubina padła. To jest chyba najlepszy moment, jaki mógł sobie wymarzyć. Czyli tuż przed zejściem do szatni, po to, żeby zupełnie inaczej nastawiać się już na tę drugą połowę. Dokładnie tak, także no, bramka do szatni, jak to się mówi, da troszeczkę czasu na przemyślenia, na zmienienie taktyki trenerowi. Remis zaczynają od zera, wiedzą, że będą musieli gonić, bo znają wynik z Bełchatowa, że tam wciąż Bełchatów wygrywa. Ale na pewno większą wiarę dzięki tej bramce dostaną. Dokładne, prostopadłe zagranie Edsona. To już końcowe sekundy pierwszej połowy meczu. No, Manuel Arboleda, dodajmy tylko, że to jest jego czwarta bramka w tym sezonie. I 11 strzelona przez obrońcę Zagłębia Lubin w obecnych rozgrywkach. Naprawdę skuteczność w ofensywie obrońców Lubina naprawdę jest bardzo dobra, tak jak wspominałeś wcześniej, że oni strzelili w sumie razem 10 bramek, to stąd to już razem 11.
Także na pewno zawodnicy ofensywni mogą na tych obrońców liczyć. Hubert Siewicz zakończył pierwszą połowę meczu. Włodarczyk i Arboleda bohaterami tej pierwszej części meczu. No, z tego rodzaju bohaterem jest też Michał Wacławik, który wybronił kilka niesamowitych sytuacji, ale to jest dla za mało dla Zagłębia. Widać miażdżąca przewaga Legii, jeśli chodzi o te pierwsze 45 minut. Tyle, że to jeszcze nie koniec meczu i Zagłębie pokazało, że to się może w drugiej połowie odwrócić, wcale nie musi. Oczywiście, zdecydowanie tak. No, gra się przede wszystkim na bramki, nie na sytuację, ale jak widzimy w tej pierwszej połowie szczęście jest przy Zagłębiu Lubin. Wybroniło dużo sytuacji, za dużo ich nie stworzy się przy piłce.
piłkarze Legii. Ale zobaczymy, no, jak to się potoczy. Tak jak wspominaliśmy, że no, te statystyki jedno, a boisko drugie. Także, żeby wygrać mistrzostwo, wystarczy teraz wygrać ten mecz. Może to być tylko jedna sytuacja, którą stworzy Zagłębie Lubin i ją wykorzysta, a Legia może ich mieć 10 i nic z tego nie wyjdzie, a Lubin zostanie mistrzem. Także zobaczymy, co, jak się zaprezentują piłkarze z Lubina w drugiej części. A w drugiej części zaprezentują się już z Portugalczykiem Rui Miguelem na boisku. Rui Miguel Melo Rodriguez pojawia się na boisku w miejsce Johnego Jackiewicza. Czyli już tutaj ustawia bardzo ofensywnie swój zespół Czesław Michniewicz. Popatrzymy też z ciekawości, jak będzie wyglądało to ustawienie linii obronnych. Jeszcze z czwórką obrońców zaczną grać goście. Legia bez zmian. Więc za chwilę zaczynamy. Za chwilę początek meczu w Szczecinie, początek drugiej połowy meczu w Szczecinie, początek także gry po przerwie w Warszawie. 45 minut. Za tyle poznamy mistrza Polski 2006-2007. Zagłębie rozpoczęło. Rui Miguel do Piszczka. Faulowany Łukasz Piszczek. Rzut wolny ze sporej odległości do bramki Fabiańskiego. Niewątpliwie wariant ofensywny Zagłębie Lubin na tą drugą połowę zastosowało. Wejście Melo, o tym świadczy, jest to piłkarz naprawdę dobrze obdarzony techniką, świetnym dryblingiem, dużo widzi na boisku. Również potrafi strzelać gole, jak się przekonaliśmy w meczu z Wizewem. Wejście Kolondowicza, także piłkarze z Zagłębia nie mają nic do stracenia. Muszą atakować i wygrać to spotkanie. Zastanawiam się, o co chodziło lubinianom, bo tam przywoływał do siebie z drugiej strony boiska praktycznie Maciej Iwański, Grzegorza Bartczaka. Jakie zatem będzie rozegranie tego stałego fragmentu gry? Popatrzmy, Iwański, Łobodziński i Bartczak, właśnie oni przebiegli nad piłką, ale nie. To podanie Iwańskiemu nie wyszło. Fabiański od razu daleki wyrzut do Rożera, pędzi tutaj środkiem Włodarczyk. Rożer ma trochę odkrytej przestrzeni na lewym skrzydle. Rożer i od bramki zacznie Wacławik. No świetnie tutaj Fabiański rozegrał tą całą akcję, dobrze na pozycję. Rożer wyszedł, ale wydawało mi się, że wcześniej powinien dogrywać piłkę do Włodarczyka, który był naprawdę w doskonałej okazji. On postarał się jednak pociągnąć jeszcze 30 metrów i wtedy dograć, ale jak widzieliśmy, kompletnie mu to nie wyszło. Takie wyrzuty przydadzą się w Premiership. Przy szybkim rozpoczęciu akcji spod własnej bramki Łukaszowi Fabiańskiemu. Niedawno był taki mecz, już nie pamiętam, człowiek ogląda tyle tego, ale gdzie bodajże ze trzy bramki padły po rozpoczęciu. Nawet nie przy niej korona był, chatu. Padły po wznowieniu gry przez bramkarza. No zdecydowanie tak. Piotrek Lech ma chyba kilka asyst w tym sezonie, także... Łobodziński do Iwańskiego. Iwański! Dotarła ta piłka na lewą stronę do Kolendowicza. Szalak, gdzie jest piłka wybita dopiero teraz z pola karnego. Mogło Zagłębie tę akcję, miałem wrażenie, rozegrać trochę lepiej, trochę dokładniej. Nerwowo, ale do przodu grają lubinianie na początku tej drugiej połowy. Bronowicki. Tak, zdecydowanie. Wydawało mi się, że Iwański ma świetne uderzenie. Dobrej okazji był i nie skorzystał z tego. Starał się dogrywać do Kolendowicza na bok, a był naprawdę na wprost bramki. Aż się prosiło o oddanie strzału. Iwański piłkę dogoni. Maciej Iwański ponoć na każdy wyjazd zabiera ze sobą książkę Potęga Podświadomości. Chyba do Łęcznej zapomniał o tym, długą podróż autokarem tego dzieła. Natomiast no, podświadomie tutaj musi wybierać najlepsze rozwiązanie, bo od jego gry, od jego zagrań będzie tutaj na pewno bardzo, bardzo wiele zależało. Miguel, teraz widzimy, że jest wyraźnie wysunięty przed linię pomocy i na spalonym Grzelak. Piłka uciekała napastnikowi Legii. Tak najbliżej miał do niej Bartczak. Tam zobaczymy powtórkę. To jest moment. Tak, dobra decyzja sędziego. Ewidentny offside. Zagłębie. Maron Davis. 16 lat temu zdobyty przez Lubinian. Jedyny w historii tytuł mistrzów Polski. Dziś tutaj na Łazienkowskiej muszą po raz pierwszy w historii wygrać mecz tu na tym obiekcie. Czesław Michniewicz jako trener tutaj tylko przegrywał. Raz przegrał, zdobywając Puchar Polski, no ale w meczu była porażka.
Myślę, że to jest naprawdę dobry dzień na to, żeby zdobyć mistrzostwo tutaj na Łazienkowskiej. To będzie świadczyło o Zagłębiu, że drzemią w nim naprawdę duże możliwości. Kolędowicz, dobre podanie, Kolędowicz jest spalony. Uniesiona chorągiewka liniowego, ta piłka od Kolędowicza i tak nie trafiła do żadnego z partnerów w polu karnym. Z moment podania wyraźnie wysunięty za linię ostatniego obrońcy Robert Kolędowicz, ale już ta akcja gra nad lewym skrzydłem mogła się podobać. Tak, ale już początek tej drugiej połowy jest inny w wykonaniu Zagłębia. Już nie widzimy tutaj, że Legia aż tak bardzo dominuje tutaj. Jak na razie Zagłębie Lublin w tej środkowej strefie jest częściej przy piłce, więcej stwarza sytuacji. No zobaczymy, czy utrzymają to tempo piłkarze z Lubina do końca meczu. No i zobaczymy, czy są w stanie Lubinianie zagrać większym pressingiem, bardziej przesunąć się na połowę Legii, zmusić Legionistów do popełnienia jakichś błędów. Praktycznie w pierwszej połowie na swojej części boiska Legioniści byli bezkarni. Mogli te piłki rozgrywać dość długo i dokładnie. Iwański, dobre podanie do Łobodzińskiego. Łobodziński, Rui Miguel, Iwański do środka. A tam czekał po prawej stronie Grzegorz Barczak. Mateusz Barczak teraz dopiero kieruje akcję do prawego skrzydła. Łobodziński. Kulawo szła ta akcja Zagłębiu. Nerwowo Stasia. Tak, teraz widzimy atak pozycyjny w wykonaniu Zagłębia Lubin. Wcześniej w pierwszej połowie Legia nas tutaj do tego przyzwyczaiła, że ona prowadzi grę. Jak na razie odmieniona drużyna z Lubina stara się dyktować swoje tempo, swoje warunki grania. I myślę, że tak to właśnie powinno wyglądać do końca meczu, bo to jak to, no ale oni walczą o mistrzostwo i właśnie tak powinni o to robić. Dobra, prosto padła piłka Mateusza Barczaka, wychodzi z bramki Fabiański. Zagranie akurat w tę strefę, gdzie tutaj bramkarz Legii był w uprzywilejowanej sytuacji. Żadnego z graczy Zagłębia. Już lewą stroną atakuje Legia. Edson wyrzucił tym podanie Włodarczyka pod linię boczną. Jeszcze raz wymienili piłkę. Edson na lewej nodze. Arboleda. No, przytomne zachowanie naprawdę Arboledy. Tutaj bał się interweniować, bo często tak się zdarza, że mógłby tą piłkę strzelić do własnej bramki, ale dobrze chyba wiedział, że za nim przeciwnika nie ma i przepuścił to do środkowania. Jak widzimy, piłkę ma Zagłębie Lubin. Legia jest ustawiona wysoko. Nie mogą tutaj Lubinianie liczyć na to, że będą mieli zbyt dużo miejsca na wyprowadzenie akcji. Szala, atakuje go Piszczek, nadbieg tam Miguel. No i ten pressing musi być konsekwentny. Bliżej od razu następni zawodnicy muszą być swoich rywali, żeby to przyniosło powodzenie. Tak, był taki moment szansy odzyskania piłki przez Zagłębie Lubin. Szala zaczął dryblować jako ostatni stoper. Widzimy, że zrobił to dobrze. Tutaj zabrakło mi determinacji w tej części boiska w wykonaniu Zagłębia Lubin. Kolędowicz. No i popatrzmy, jego pojedynek z Bronowickim. Kolędowicz. Roger dotknął piłki. Rzut rożny dla Zagłębia. Jak rzut rożny. Roger zdziwiony. Twierdzi, że nawet jej nie musnął. Jak rzut rożny, to znaczy, że może być zagrożenie pod bramką. Może być ciekawie w polu karnym Legii, zwłaszcza, że już Iwański szykuje się do wybicia piłki. Ten narożnik, gdzie zagrywając prawą nogą, zagrywa od bramki. Stasiak, Arboleda są oczywiście w polu karnym. Jest też Alunderis. Biega Grzegorz Barczak, wysoko zagrana piłka. Alunderis, piłka nad nim. Już później Litwin tylko mógł zmusić Łukasza Grzegorza Bronowickiego do popełnienia błędu, do wybicia na aut. 8 minuta gry po przerwie. Arboleda. Pokazał się tu Rui Miguel, ale piłka wrzucona w stronę Kolędowicza. Stawi Kolędowicz chyba piłkę, chyba Arboleda będzie wrzucał w pole karne. Zobaczymy, Kolumbijczyk wziął kilkumetrowy rozbieg. Jest tam Piszczek, jest tutaj bliżej Kolędowicz. Arboleda do Piszczka. Arboleda. Na prawą nogę ułożył tę piłkę Kolumbijczyk. Zacentrował dokładnie, Alunderis wygrywa pojedynek z Grzelakiem, przejmuje piłkę Smoliński. Teraz Legia atakuje szóstką. Smoliński do lewej strony do Rożera, ale tutaj bliżej
I szybciej do tej piłki wystartował Grzegorz Barczyk. Tak, ale widać, że Zagłębie lubi zaraz po stracie, dobrze wraca w swoją strefę, opóźnia w strefie środkowej, także widać, że są nieźle przygotowani. Już ta druga połowa lepiej wykonana, już Zagłębia wygląda. Na pewno i gra ofensywna, i w defensywie już tak nie ma przytłaczającej przewagi Legii. Oj, ciężko by było Zagłębiu taką grę prezentować od pierwszych minut po przerwie, gdyby nie strzelili tego gola do szatni. Bronowicki, Żelak, świetnie tym razem Alunderis, no ale to podanie musi być dokładne, nawet jak ma być na 10 metrów, to musi być dokładne, jeśli stoper tak przechwytuje piłkę i stwarza przewagę w środku boiska. Rzutka w pole karne, za wysoka dla Bodarczyka. Na stadionie Legii i tych, którzy dopingują gospodarzom i tych, którzy przyjechali z Lubina. Nie było to zbyt budujące, ta pierwsza połowa, większa część pierwszej połowy dla kibiców Zagłębia. Teraz rodzi się szansa, ale wciąż brakuje jednej bramki, w tym momencie jednej bramki Lubinowi na to, aby wrócić na pierwsze miejsce. A naprawdę mają ku temu szansę. Widać po zawodnikach Legii, że ten sezon już dla nich się skończył. Nie mają takiej determinacji i woli walki, jaką mają piłkarze z Lubina. Zobaczymy, no szczęście do przerwy naprawdę było przy nich. Jak się utrzyma to w drugiej połowie, to Zagłębie Lubin będzie mistrzem Polski, bo tak jak widzę tutaj, no to mi się zanosi bardziej na to, że Zagłębie Lubin strzeli bramkę niż że Legia. Jeszcze w drugiej połowie dobrych sytuacji podbramkowych nie stworzyli na razie, po prostu są dłużej przy piłce. W pierwszej połowie ta przewaga Legii była chwilami miażdżąca, w drugim kwadransie aż 64-36%. Ale teraz Legia trochę dłużej w grze. Smoliński, Bukowicz, Smoliński, Roger ogrywa Bartczaka. Opanowuje piłkę w polu karnym Stasiak. Ale nie udało się wybić tak, aby powalczył o tę piłkę Piszczek. A być może to moje wrażenie jest trochę złudne. Ten luz w wykonaniu piłkarzy Legii, widać, że sobie spokojnie radzą. Wymieniają podania w środkowej strefie. Sklepki grają, czują się pewnie. I być może tak, ja mam takie wrażenie dosyć złudne. Bo widzę tutaj po piłkarzach Zagłębia Lubin, że bardzo chcą, bardzo się starają. Może umiejętności troszeczkę brakuje, ale ambicji na pewno im odmówić nie można. Bukowicz do Włodarczyka, przy Włodarczyku Alunderis. No i tak naliwa trochę Łukasz Surma. Czesław Michniewicz. 33 minuty prawdy dla jego zespołu. Zasłuży na mistrzostwo. Czy będzie musiał się zadowolić srebrnym medalem, co i tak jest powyżej oczekiwań na ten sezon w Lubinie. Na pewno to samo można powiedzieć o Bełchatowie, gdzie... No nawet jak nie bardziej. Oczywiście, że... Bo Lubin to jest trzecia drużyna poprzedniego sezonu. Na pewno to drugie miejsce nie będzie rozczarowaniem, czy tutaj, czy w Bełchatowie, także i tak sporo osiągnęły te drużyny, ale skoro są tak blisko, to szkoda po prostu tej szansy nie skorzystać. Żelak świetnie zauważył Smolińskiego, Smoliński, piłka na lewą nogę i... Nie ma rzutu karnego, jest żółta kartka dla Marcina Smolińskiego, Hubert Przyjewicz. Wątpliwości nie ma, zareagował bardzo szybko. Ja myślę, że Hubert Kiewicz należy do tych sędziów, którzy naprawdę nie lubią, jak piłkarze nawet trochę udają. I myślę, że to jest takie bardziej z duchem gry, w ferworze walki wszystko się dzieje. No tutaj brakło ewidentnie prawej nogi Smolińskiemu, szukał. No tutaj widzimy ewidentna próba wymuszenia, być może jakiś kontakt wcześniej nastąpił, ale rzucił się w momencie, kiedy już przy nim piłkarza nie było, także bardzo dobra decyzja sędziego. Teraz będzie to lepiej widać. No, nie wydaje mi się, no, żeby tutaj była jedenastka jakaś ewidentna, także trudna decyzja się Siejewicza, ale uważam chyba ją za słuszną. I też tak się wydaje, ale teraz Legia znów jakby złapała drugi oddech. Znów chce atakować lewą stroną, atakują gospodarze. Włodarczyk w polu karnym, niepilnowany Grzelak. Piłka do Bukowicza. Bukowicz,
Nie ma spalonego. Teraz Włodarczyk już bieg pod bramkę. Zagranie Grzelaka zablokowane. Ale Legia zaczyna powoli wracać do tego swojego grania z pierwszej połowy. Myślałem, że jednak Lubin utrzyma ten swój sposób grania daleko od własnej bramki, jednak no jak widzimy na razie nie potrafią tego uczynić i tutaj Legia teraz raczej przycisnęła zagłębie Lubin. Arboleda do Piszczka, biegnie długimi krokami Dixon Choto. Wybijał obrońca Zimbabwe na aut. Ma czas teraz zagłębie, żeby przesunąć się i rzucać piłkę będzie Robert Kolendowicz. Już kolejną zmianę szykuje, ostatnią w tym meczu Czesław Michniewicz. Łukasz Mierzejewski pojawi się na boisku. Były gracz Legii. Sięgnął piłki Grzela. Mierzejewski za dużo nie grał, ale potrzebuje teraz napastnika. Jeszcze tego napastnika Czesław Michniewicz. Tak, miał do wyboru Banaczka albo Mierzejewskiego właśnie. A Mierzejewski potrafi również grać w defensywie, także przy jego wejściu na pewno będzie się starał dać siebie wszystko w ofensywie, ale również nie będzie jakiejś luki w defensywie. Na trzech obrońców przechodzimy. Tak chyba, to chyba oznaczał ten gest, tak? Opuszcza boisko Vidas Alunderis, wchodzi Mierzejewski, no i będzie zagłębie grać 3-5-2. Stasiak, Arboleda, Barczak, Grzegorz Barczak ustawieni trójką w obronie. A Mierzejewski, gdzie przewędruje do ataku obok Piszczka, a Rui Miguel będzie teraz bardziej wysunięty pomocnikiem od Iwańskiego i Mateusza Barczak. No zobaczymy, jak wariant z trzema obrońcami mają opracowane piłkarze z Lubina. Na pewno jest to bardziej ryzykowne granie w momencie, gdy większość spotkań się gra systemem z czterema obrońcami, ale teraz piłkarze z Lubina nie mają wyjścia. Trener wie, co robi. Musi postawić na atak. Wprowadza następnego napastnika. 30 minut szans na mistrzostwo. Wciąż przekroi całego meczu. Duża przewaga Legii, jeśli chodzi o posiadanie piłki. To jest 58%. Ale już ten pierwszy kwadrans po przerwie. Bardziej wyrównany. Iwański. Łobodziński, nie odbiła się tutaj piłka od rywala, więc od bramki zacznie Fabiański. Często się tak zdarza, że byli piłkarze strzelają ramki swoim zespołom. Zobaczymy, czy tak będzie w przypadku Mierzejewskiego, aczkolwiek on tu kariery za dużej może w Legii nie zrobił, ale tym piłkarzem Legii był, więc może to być jakieś szczęście dla Zagłębia, dla tego piłkarza i chyba dla całego Dolnego Śląska. Para Łukaszów teraz w ataku Zagłębia. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. No, ważne też będzie to, że Iwański z Melo czy z Rui Miguelem będą tutaj mieli więcej do grania w środku boiska. Opuściła piłka boisko. Aut dla Zagłębia. Zmiana także w Legii. Opuszcza boisko Bartłomiej Grzelak, w jego miejsce Maciej Korzyn. Wielka wiosna dla Bartka to nie była. Na pewno większe oczekiwania wobec piłkarza, którego za solidną sumę sprowadzono z Widzewa do Legii. Ale przeszkodziły mu w tym przede wszystkim kontuzje. Strzeliło, ile dobrze kojarzę, raptem 2 gole w Lidze. W następnym sezonie, jak będzie lepiej przygotowany fizycznie, jak te kontuzje będą go mijać, może mieć tutaj zespół z Warszawy więcej korzyści. Tak, ale z pewnością to pożegnanie z tym sezonem Grzelaka z publicznością jest ważne. Tutaj widzieliśmy gromkie brawa. Wcześniej tak nie było w przypadku, gdy on schodzi z boiska. Były gwizdy, różne przyśpiewki. Widać, że kibice, no już można powiedzieć, że polubili go. Strzelił bramkę Widzewowi. Tak, i będzie mu łatwiej na pewno, bo ja wiem, że drzemią w tym piłkarzu, na pewno sporo możliwości, ma kłopoty zdrowotne, ale talentu mu nie brakuje. Nie było spalonego. Włodarczyk na drugiej stronie pola karnego. Roger. Nie udało się zacentrować piłki przed bramkę. Wyszła jednak poza boisko, choć starał się nie dopuścić do tego Łobodziński. Roger. Już na odbieg Edson. Edson ma dużo miejsca na dokładne dośrodkowanie. Edson, ale akurat między
Włodarczyka Okorzyna, posłana piłka przez Brazylijczyka. Znów całe zagłębie na własnej połowie. Paul Miguela, to będzie żółta kartka dla gracza z Portugalii. Myślę, że mógł się spodziewać piłkarz z Portugalii, Melo, że w ten sposób zagra tutaj Bronowicki. No ale nie wiem, czy mu się dziwi, że sędzia dał mu żółtą kartkę. No być może za to, że aż takiego kontaktu nie było, ale... Ale miał Bronowicki szczęście, że tą nogę zdążył uciekać. Tak, tu chodzi o zbyt gwałtowny atak na piłkarza, niekoniecznie go trzeba trafić. Także niektórzy się właśnie dziwią, ale jak najbardziej zasłużona decyzja, dobra decyzja sędziego. Edson, spora odległość od bramki, ale i w jednym, i w drugim znaczeniu, to znaczy po oddaniu strzału również. Jak zagłębie będzie się zbierało do zdobycia gola. Gola na magę mistrzostwa. Czy zdąży się zebrać w tych już ostatnich 25 minutach? Zapowiada się na to, że szans Lublianie mogą mieć niewiele. Pytanie, czy zdołają szansę, którą stworzą, wykorzystać. Na pewno myślę, że uda im się przez te 25 minut jakąś sytuację stworzyć. Popatrzmy, wrzutka w pole karne. Jest tutaj Kolendowicz, walczy ze Smolińskim. Kolendowicz dogonił piłkę. Nie udało się założyć siatki Smolińskiemu. Nie dał się oszukać młody pomocnik Legii, Rui Miguel. Świetnie zachował się Mateusz Barczak. Pokazuje Maciej Mański, że ma dużo miejsca. Barczak wybrał inny wariant. Coś takiego Garguła zagrał z Łobodzińskim tutaj w meczu reprezentacji. Dokładnie tak, o tym samym sobie pomyślałem. I wtedy Łobodziński głową strzelił pięknego gola. A i w drugiej połowie również Łobodziński w ten sam sposób wyszedł na 100% sytuację, tylko jednak tamtej nie wykorzystał. Więc może w końcu Łobodziński się przełamie w dniu dzisiejszym, aczkolwiek znowu niezbyt dobre zagranie w jego wykonaniu. Poniewierany teraz Maciej Iwański. W Warszawie trochę wcześniej będą rozpoczną sezon, bo Legia, przypominamy, gra na pucharze Intertoto. Ale pokona rywala w drugiej rundzie, od której zaczyna rozgrywki. Trafia na... No właśnie, to będzie rewanż. Rewanż po 15 latach na Blackburn. Ale rewanż dla Blackburn. Tak, jasna sprawa. Pamiętam tutaj, jak wygraliśmy w bramce Jurka Podrożnego. Tam udało nam się również zremisować, także Blackburn ma szansę się odegrać. Dzieci, ludzie z tamtych lat. No, jeden siedzi tutaj. Tak patrzę, myślałem o Anglikach. Iwański pokazuje Piszczek, aby tam do niego zagrać. Dobre rozciągnięcie gry na prawą stronę. Łobodziński. Ostro i nie trafia w piłkę Piszczek. Była szansa dla Zagłębia. No naprawdę centymetry. W końcu obudził się też Łobodziński, który, jak widzimy, z tego właśnie słynie, z tych dośrodkowań, z tych akcji. Tutaj Piszczek, nie udało mu się przeciąć. Kolendowicz również już tą piłkę po koźle, ciężko mu było trafić, ale mają sytuację, mają, próbują stworzyć. No może jeszcze to nie jest ta stuprocentowa, bo za daleko tą głowę miał może Piszczek, ale jakaś szansa była. Stara się grać Zagłębie to, co zupełnie się nie udawało do tej pory, czyli to dogranie do skrzydeł, wykorzystanie potencjału Łobodzińskiego, Kolendowicza. Zwłaszcza, że teraz jest dwóch napastników, dwóch, którzy będą czekać na dokładniejsze piłki. Żółta kartka dla Edsona. Nie sięgał po kartkę w ogóle, choć miał do tego prawo Hubert Siewicz w pierwszej połowie meczu, teraz przy każdej okazji temperuje graczy, czy próbie oszustwa, czy przeostrzał się wejścia. Daleko do bramki, ale przy piłce Iwański, czy zagra dokładnie, czy da piłkę taką, która pozwoli powalczyć o nią w polu karnym. Iwański, znów taka nieprzyjemne zagranie, ale siedzi mu te dośrodkowania, mu dzisiaj siedzą, tylko partnerzy muszą. Ktoś powinien inny nabiegać. Ruch zrobić, oprócz tych, którzy tutaj skaczą, ktoś powinien tę obronę minąć na pełnej szybkości, wyjść do takiego zagrania. Kontrę wyprowadza Legia, Wukowicz, Korzyn i Włodarczyk są w polu karnym. Rożer, trafi piłka do Korzyma, Korzym i już piłka
poza linią końcową. Dość proste. Może to nie było łatwe to opanowanie, ale... Ale brak komunikacji, wydaje mi się. Tutaj Korzyn powinien z Bronowiskiem uzgodnić i jakoś tą piłkę dalej by Legia miała, gdyby Korzyn zagrywał do Bronowiskiego. Jednak starał się w trudnej sytuacji ją przyjmować. Dobrze, Mierzejewski, Piszczek, przepraszam, wywalczył tę piłkę dla Kolendowicza. Kolendowicz, szala. Absolutnie nie ma mowy o rzucie wolnym. Kolendowicz widział, że piłki nie dogoni. No dziwię się tutaj trochę Hubertowi Siejewiczowi. On zawsze z taką determinacją pokazuje rzuty, kartki za symulowanie. No tak, no nie było żadnego popchnięcia. Tak, tutaj jednak, jak widzimy, chyba żadnego faulu nie było. No, jakieś tam muśnięcie tutaj widzimy, Kolendowicz chciał wymusić. Zaraz wejdzie na boisko Mirosław Radowicz, jest w stanie zagrać ostatnie 20 minut. Legia chyba chce wzmocnić prawą stronę boiska, także spodziewam się, że opuści plac gry Smoliński. Świetne zachowanie w obronie Bronowickiego. Smoliński do Surmy. Teraz dłuższe zagranie do Rożera. Edson i Łobodziński. Wywalczył piłkę Łobodziński, ale teraz dopiero zdołał się z nią odkręcić. Barczak, kilka zagrań z pierwszej piłki, dobrze wygląda ten atak Zagłębia. Szala ściąga te piłki, tutaj nie dopuszcza do Mierzejewskiego bądź Piszczka. Tak, i teraz mieliśmy fragment grania, gdzie Edson obnażony został, myślę, grą defensywną swoją, gdzie nie nadąża. Za bardzo nie czuje strefy, myślę, po tej lewej stronie. Łobodziński powinien to wykorzystać i naprawdę wcześniej... Mało brakowało, to jego dośrodkowanie by doszło do Piszka, także jest przed nim duża szansa, bo jak widzimy, nie wiem jak fizycznie, ale Zagłębie ma szansę po tej prawej stronie zrobić jakieś zagrożenie. Dokładnych piłek po tej prawej stronie brakuje Łobodzińskiemu, teraz nie odwiedzał Paweł Hubert Siejewicz. Łobodziński, oni z Iwańskim po prawej stronie, Piszczek chciał sprytnie oszukać rywala, ale sędzia cofa grę. Przewrócił się jeden z piłkarzy Zagłębia. Do czego tam doszło? To nie ta sytuacja. Rożer i Iwański, to wcześniej było w środku boiska. Teraz zmiana. Tak jak się spodziewaliśmy, za Marcina Smolińskiego. Mirosław Radowicz. Na ostatnie już niecałe 20 minut. W meczu. Dla Zagłębia cofnięta gra po prostu do faulu, do miejsca popełnienia faulu, gdy Piszczek tracił piłkę, gdy Zagłębie nie uzyskało żadnej korzyści. Iwański nie mocno, tylko do Łobodzińskiego. Łobodziński kontra Edson. Edson nie będzie rzutu rożnego, będzie piłka wybita przez Surmę, tylko że Legia już dość głęboko cofnięta. No jednak Iwański nie stara się dośrodkować, próbowali rozegrać właśnie przez Łobodzińskiego. Myślałem jednak, że Łobodziński sobie poradzi ze stroną, ale jak widzieliśmy, Edson wyszedł z tego pojedynku wygrany. Rui Miguel, faul Czoto na Piszczku. To wciąż daleko, ale już odległość taka bardziej miła Iwańskiemu. Tak, wydaje się, że Czoto nastąpił na stopę piłkarza z Lubina. Publiczność miała pretensje za odgwizdanie tego rzutu wolnego, ale chyba jednak się należał. 28 i 9. Tyle. Taki jest dystans do bramki. Iwański skoncentrowany. Stara się skupić na tym rzucie wolnym. Hubert Siejewicz kontroluje jeszcze ustawienie muru. Cofa ten mur o metr. I teraz będziemy mieli... być może moment, 73 minuta. Iwański kłębi się tam w polu karnym. Iwański mocno, nie w swoim stylu, uderza w mur, ale odzyskuje tę piłkę. Barczak, rozbiegają się Lubinianie po szerokości boiska. Grzegorz Barczak zgrał piłkę, dopadnie do niej Piszczek i szansa! Stasiak! 2-1! Michał Stasiak strzela bramkę w 74 minucie. Zagłębie prowadzi 2-1. Nie napastnicy, nie pomocnicy Zagłębia odgrywają tutaj najważniejsze role w tej chwili. To para stoperów, para obrońców, Arboleda. I na 17 minut przed końcem ligi pierwsze miejsce tabeli.
No zachował zimną krew Michał Stasiak, nie walił na tak zwaną pałę, tutaj dobre jeszcze dojście do końca, wycofanie do Stasiaka, popatrzył po długim jeszcze rikosze do, nie wiem, bodajże chyba Rogera i ta piłka trafiła do siatki, no szał radości widzę w sektorze gości, naprawdę, no to jeszcze Łukasz Turma chyba tutaj tą piłkę podbił, Fabiański był bez szans, także naprawdę obrońcy Zagłębia Lubin są niewiarygodnie skuteczni w tym sezonie. Dla Stasiaka, tak jak dla Arboledy, to czwarta bramka w obecnych rozgrywkach. I odnotujmy, 12 strzelona przez obrońców dla Zagłębia Lubin. Na 57 łącznie strzelonych. To bardzo wysoki procent. Jaka będzie odpowiedź Legii? Legii już po zmianach. Teraz należy się spodziewać czego, Tomek? Jeśli Zagłębie cofnie się za bardzo, będzie tego żałować w końcówce. No podejrzewam, że się cofnie, ale będzie miała szansę właśnie na kontry. Właśnie tak jak teraz by mało brakowało, by tą szansę miało. Także no Legia nie gra o rządzić, nie ma aż takiej determinacji. Zobaczymy, no Lubin zrobi co do niego należy. Prowadzi 15 minut przed końcem, są mistrzami. Zagłębie teraz na pierwszym miejscu. Zagłębie aktualnie w koronie mistrzowskiej, ale ta korona przyznana będzie dopiero za kwadrans. Otrzymujemy informację, miała być zmiana w Legii. Za Aleksandra Wukowicza miał wejść Marcin Burkhardt, ale przy prowadzeniu Zagłębia. Na taką zmianę Jacek Zieliński się nie decyduje. Myślę, że naprawdę zwycięstwo Lubina tutaj będzie ukoronowaniem tutaj ich świetnego sezonu. I to mistrzostwo naprawdę wejdzie w rękę dobrej drużyny, bo wygrać na Ładzikowskiej ostatni mecz to jest nie lada wyczyn. Burkhardt jak miało to być wcześniej, ale Janczyk jednak pojawi się na boisku. Znów chce mieć tutaj wyraźne, większe pole manewru w ataku. Jacek Zieliński. Czas upływa. Kwadrans, ostatni kwadrans. On będzie teraz Lubinianom strasznie się dłużył. Można przeprowadzić zmianę, pokazuje Hubert Siejewicz. Za Aleksandra Wukowicza wchodzi Dawid Janczyk. Korzym teraz przeniesie się na lewą stronę. Roger schodzi do środka. Też go parę razy w ostatnich tych dwóch sezonach widzieliśmy w takiej roli. Do środka obok Surmy. Żółta kartka dla Kolendowicza. Opóźnianie wznowienia gry. My patrzymy, jak wygląda ustawienie Zagłębia. Nadal na trzech obrońców. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie zastanawiał się Czesław Milcz tam troszeczkę głębiej i teraz nie ustawić Mateusza Bartczaka. Trzymać piłkę jak najdalej od własnej połowy. To jest zadanie Lubinian na te ostatnich kilkanaście minut. Ale trzymać w sposób jakiś w miarę zorganizowany, nie wybiciami na osie. Czopo do Korzyma. Korzym. Wybita piłka na aut, bo tam ucierpiał Łukasz Piszczek. Teraz za opóźnianie gry, za jakieś tego typu sytuacje mogą Lubinianie kartki łapać, ale kto im te kartki, Tomek, za... Ile? Za dzień, za dwa, za tydzień będzie pamiętał? Nikt tego nie będzie pamiętał. Teraz najważniejsze dla nich jest to, żeby dowieść to prowadzenie, bo naprawdę no, taka sytuacja. No nie mogą tego wypuścić z rąk. Ja nie wiem, czy przypomina sobie na początku tutaj drugiej połowy, że bardziej mi się wydawało to, że Zagłębie Lubin strzeli tutaj bramkę niż Legia. Właśnie przez tą determinację i chęć zdobycia mistrzostwa, bo w tych chłopcach naprawdę było widać dużą ambicję i na ten cel osiągnęli. Czy uda im się to utrzymać? Zobaczymy. Zablokowany strzał Radowicza. Ale na pewno jeszcze tutaj piłkarze z Lubina będą przeżywali horror, tak mi się wydaje. Nawet jak będą przy piłce, no to już w tych nogach te nerwy już będą odczuwać duże emocje. Czoto bezpiecznie na aut. Też mógł tam ucierpieć ktoś na trybunach. Zwlekał, bo grozi mu to drugą żółtą kartką. Rui Miguel, dobra piłka. Jeszcze powalczył tutaj Mierzejewski. Zmusił Legię od tego, aby wznawiała grę od bramki. To jest bramkowa akcja. Świetne było to zgranie głową. Wygrane bodajże przez Grzegorza Bartczaka. A potem już resztę akcji widzieliśmy. Piszczek.
i Stasiak. Tak, zachował się jak prawdziwy rasowiec. Zazwyczaj obrońca w tej sytuacji to wali na siłę i czasami ta piłka leci w trybuny. Tutaj jednak Stasiak zachował zimną krew i dzięki temu bliżej tytułu są piłkarze z Lubina. Do 13 minuty ostatnich meczów i po 75 Zagłębie jest na pierwszym miejscu w tabeli. Najbardziej złudne może być teraz dla Lubinian. Patrzenie na zegar, przyglądanie się temu, czy jest w stanie jeszcze zorganizować dobrze swoją grę Legia. Muszą walczyć większym pressingiem. Taką szansę mają raz na 15 lat, powiedział Czesław Michniewicz. No i te resztki sił, jeśli są w stanie ten wynik korzystny dowieść, utrzymać, muszą z siebie wykrzesać. Ale Legia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Edson, prosty błąd Brazylijczyka, ale piłka trafia do Rożera. Rożer, przerzut do Bronowickiego. Bronowickiemu pokazuje się Włodarczyk. Bronowicki do środka. Nie zdecydował się na zagranie ani na strzał. Włodarczyk będzie piłkę centrował. Musi gonić teraz Radowicz. Piłka w boisku. Pokazuje asystent sędziego Korzym. Nie ma spalonego. Będzie rzut rożny. Ciężkie minuty przed kibicami i piłkarzami Lubina. Naprawdę wspominam sobie te sytuacje z różnych meczów, w których grałem. Naprawdę teraz emocje. Oni mają naprawdę na maksymalnym pułapie. Patrzmy, wybita piłka z pola karnego Zagłębia. 10 minut dzieli od szczęścia drużyna Czesława Michniewicza. Legia w ataku. Włodarczyk. Wszystko teraz będą robić Lubinianie, żeby tę akcję przerywać. Przy Włodarczyku Łobodziński. Bronowicki, 2-0 w Bełchatowie, w Szczecinie prowadzi Bełchatów, ale ile by nie wygrał, o ile Zagłębie zdobędzie tu 3 punkty, na nic się to drużynie Restalenczyka nie zda. Bronowicki, rzut rożny, w 81 minucie bramkę dla Bełchatowa w Szczecinie strzelił Dawid Nowak. Dofin teraz gorący i kibiców Legii, i kibiców Zagłębia, którzy wyciągnęli mnóstwo flag w klubowych barwach. Rzut rożny dla Legii. Rożer przerzucił całe pole karne. A w to graj akurat drużynie Zagłębia. Ma chwilę oddechu i będzie miała piłkę. A już zyskała kolejną minutę i kilkanaście sekund. Tak, i widać, myślę, w piłkarzach Legii takiej złości. Oni tu praktycznie o nic nie walczą, tylko o twarz. Więcej determinacji na pewno mają piłkarze z Lubina, którzy wiedzą, o co walczą i to jest na pewno marzenie każdego piłkarza. Wielu z nich po raz pierwszy zostanie mistrzami, więc tutaj wykrzesając jeśli siebie... Jeśli zostaną. No, jeśli zostają, w tym momencie są, można powiedzieć. I tylko 9 minut ich od tego dzieli, więc no, zostawią tutaj wątrobę chyba nawet, żeby to po prostu dowieść. Spalonego goni piłkę jeszcze. I właśnie ta sytuacja jest dobrym tego przykładem, że piłka już wiadomo było, że wyszła, ale ta ambicja Mierzyńskiego na tyle była podrażniona, że musiał biec za nią. No i to samo chyba jest ze wszystkimi piłkarzami z Lubina. Zagłębie wraca na własną połowę. Rożer. Spalonego nie było. Nie było sygnalizacji. Piłkarzy Zagłębia, ale to nie ich sygnalizacja jest tutaj decydująca. Rożer. Kolejną minutę zyskał zespół z Lubina i teraz zyska jeszcze trochę. Wacławik poczeka, aż podbiegnie Włodarczyk. I dopiero teraz złapi piłkę. Muszą uważać Lubinianie, zwłaszcza ci, którzy mają żółte kartki. Już nie ma możliwości zmian, więc ci, którzy mają kartkę, muszą zostać już na boisku do końca i uważać, gdy będą próbować opóźniać grę. Gramy do końca, taki głośny doping rozlega się teraz na stadionie Legii. Domagają się tego kibice Słonecznego Zespołu, którzy też nie chcą, żeby w ten sposób Legia po raz drugi z rzędu kończyła sezon, no bo nawet ten mistrzowski zakończyła przegraną z Wisłą 1-2. No i nie chcą, żeby w takim bezpośrednim meczu oddawała tytuł mistrzowski Lubinianom. Pamiętasz, jak mówiłeś, że jest to 19 spotkanie Lubina z Legią, prawda? I mówiliśmy, że no kiedyś ta seria się musi odwrócić. No i
zobaczymy, czy będziemy świadkami, że to stanie się dzisiaj. Przypomina się statystyka Widzewa tutaj na Legii. Widzew, proszę sobie wyobrazić, w całej historii wygrał na tym stadionie raptem 3 mecze, ale dwa z nich dały mu Mistrzostwo Polski. Bronowicki, nieudane zagranie, ale i też nerwowe wbicie Łobodzińskiego. Łobodzińskiego, który już tam jest bardzo blisko pola karnego, ustawiony praktycznie jako prawy obrońca. Radowicz. Błąd Radowicza. Teraz dopiero chwila spokoju. Ręką zagrywa Radowicz. Potem zagranie Barczak. Prosi o wznowienie gry Hubert Ciejewicz. Zostawia piłkę Arboleda Wacławikowi, ale to już tak ani trochę o sekundę dłużej nie powinno trwać, bo będą następne karki. Wacławik oczywiście zapytał sędziego liniowego, czy to z tego miejsca ma wznowić grę. Trzy, do tej pory dwa, a być może trzy zespoły w tym sezonie wygrają tutaj na Łazienkowskiej i będzie to, jeśli Zagłębie wygra, mistrz, wicemistrz i zdobywca Pucharu Polski, więc jak widać, przez zwycięstwo na tym stadionie prowadziła droga do Europy. No to jest świetna atmosfera na tym stadionie, także świetnie się wszystkim drużynom gra. Jeżeli są drużyny poukładane, mają trochę utalentowanych piłkarzy, tak jak tu Lubin, także stać ich po prostu na to, żeby wygrywać na Łazienkowskiej. Ale popatrzmy, Radowicz do końca jeszcze trochę zostało, jeszcze Zagłębie nie wygrało tego meczu, bo teraz mamy po szarży Bronowickiego. Rzut rożny dla gospodarzy. 85 minut, 10 sekund za nami. Do piłki Bronowicki czy Edson? Jednak Edson. Nerwy olbrzymie, Legia, jak na to i patrzysz, wciąż gra na luzie. Po prostu gra o to, żeby uniknąć tutaj porażki. Bramka. Bramka jedna. Wydawało mi się, że jednak odgwizdał, że wolny sędzia. Nie, jest bramka. Cieszy się Roger, chociaż mam wrażenie, że większość piłkarzy nie wiedziała, o co chodzi. Biegnie Hubert Ciejewicz do swojego asystenta. Ależ teraz dramatyczna, nerwowa sytuacja. To jest ważna sytuacja. Naprawdę bardzo ważna. Decydująca może o mistrzostwie. Jaka decyzja? Hubert Ciejewicz biegnie w pole karne i pokaże, że jest rzut wolny dla Zagłębia. No zobaczymy, jak to będzie w powtórce wyglądało. Coś niesamowitego, co dzieje się tutaj przy linii bocznej. Decyzje. No z tej ujęcia nic tutaj się nie dopatrzyłem. Zobaczymy, jak może jakieś inne będzie. Chodziło zapewne o faul przy wyjściu do piłki. Decyzję podejmował doświadczony sędzia liniowy Radosław Siejka z Łodzi. Wykrakał Orest Klęczyk, bo jakieś parę dni temu mówił o Hubercie Ciejewiczu, że kiedyś tam w jakimś meczu z Lechem chyba Bełchatowowi uznał bramkę, a potem ją odwołał przez Krakowio. Myślę, że jakby były lepsze replaye, byśmy mogli się doszukać jakiegoś odepchnięcia faulu. No jest to niewiarygodna sytuacja, no na pewno jest to sytuacja, która zadecydowała być może o mistrzostwie. I teraz będzie czerwona kartka, moim zdaniem, bezapelacyjnie dla Czoto. Nerwy mu nie wytrzymały. Tak jest. No nie takiej końcówki walki o mistrzostwo spodziewalibyśmy się w tym meczu. Nie zapowiadało nic tej nerwówki. Czerwona kartka dla Dixona Czoto, więc już w osłabieniu grać będzie Legia te ostatnie minuty. No ciekaw jestem tamtej sytuacji, rzeczywiście nie za dobrze widać. Radosław Siejka, który jest asystentem. No w tej sytuacji, no z tego ujęcia również może, ale tutaj będzie dobrze widać, no to jest kopnięcie, o co chodziło w tym zagraniu. Także to jest po prostu coś okropnego, co zrobił Dixon Czoto. Zaatakowanie w ten sposób, nic nie upoważnia piłkarza do zachowania się w taki sposób. Dixon Czoto już dawno powinien ze wstydu już znaleźć się w szatni po tym, co zrobił. Natomiast ta wcześniejsza sytuacja, będziemy ją analizować. Musiał być asystent sędziego bardzo pewny tego, co widział.
skoro anulował bramkę. Znaczy, w pierwszym odczuciu miałem wrażenie, że decyzję podjął główny sędzia o rzucie wolnym, tylko podparł się decyzją bocznego sędziego. Także nie myślę, że tutaj tą decyzję podjął główny sędzia. Jak Zagłębia na noszach opuszcza boisko. O, tutaj jest dokładnie ta sytuacja. No, ewidentny rzut wolny, także jak najbardziej słuszna decyzja sędziego. A więc no coś, co nam się wydawało znowu kontrowersyjne, teraz już kontrowersyjne nie jest. Haniebne zachowanie Wiktona Cioto. Wydaje mi się, że piłka z Lubina była ewidentnie faulowana, odepchnięty dwoma rękami. To ujęcie naprawdę było dobre. Sędzia stał blisko, również to widział. 90. minuta meczu. Z przewagą jednego gracza gra teraz Zagłębie. Na pewno Hubert Siewicz doliczy kilka minut. Nie takie rzeczy zdarzały się w historii walki o mistrzostwo kraju w różnych państwach w tych ostatnich minutach. Iwański długo potrafi się utrzymać przy piłce, choć teraz uciekała mu, atakowany przez Janczyka tę piłkę stracił. Wciąż mistrzem Zagłębie. Naprawdę trudne decyzje podejmował dzisiaj sędzia, ale powiem szczerze, że chyba trafne. Także ma trudny mecz do sędziowania i wywiązuje się z tego na razie bardzo dobrze. Sędziach zawsze powinno być jak najciszej, ale jeśli oni też odgrywają rolę pozytywnych bohaterów, to musimy to o tym mówić. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja do zanalizowania tej sytuacji, ale wydawało mi się, że Roger ewidentnie dwoma rękami odpychał przeciwnika, uniemożliwiając mu walkę o piłkę, także sędzia był jeszcze bliżej. Za polem karnym Fabiański, ile doliczy arbiter? 4 minuty. Tyle jeszcze nadziei, już nawet nie tyle Legii, co Bełchatowa, grającego tam w Szczecinie i dość bezpiecznie prowadzącego z Pogonią. Ale troszeczkę mało chyba tego doliczonego czasu na patrząc na to, ile tam tych ekscesów mieliśmy. To nie jest puchar za mistrzostwo Polski. To główne trofeum, no, były problemy natury logistycznej. Jak je tutaj ustawić, żeby miało blisko i do Szczecina, i bliższego do Warszawy? Andrzej Rusko zapewniał, że oryginał dostaną mistrzowie. Ale chyba jest też, twórca tego dzieła twierdzi, że jest też taka taka rzeźba. Bardzo podobna i ciężko będzie rozróżnić, jaką dostanie mistrz Polski. 2,5 minuty do końca. Dyryguje tam Czesław Michiewicz blisko linii bocznej. No, przypomina się, choć ten mecz sprzed lat 10, ten mecz Legii z Widzewem, gdzie też były sytuacje, też Legia, pamiętam, strzeliła bramkę na 3-2, przy remisie 2-2. Tamta bramka była ze spalonego. Tutaj gol Legii, wprawdzie nie na jej bezpośrednią korzyść, ale jesteśmy skłonni uznać, że był tam faul Rogera na piłkarzu Zagłębia. Nie było to chyba jakaś przepychanka. Wydaje się, że jednak to było ewidentne odepchnięcie. Także zresztą będziemy jeszcze tą sytuację analizować. Jeszcze Legia ma szansę na to, żeby ten mecz zremisować parę minut, także zobaczymy. Baclawik wyjdzie do tej piłki, złapie, minuta 40 do końca, minuta 40 do rozstrzygnięć, decydujących rozstrzygnięć w Orange Ekstraklasie. Skończył się mecz w Szczecinie, tam Bełchatowianie wygrali 2-0, ale znają wynik, wiedzą, jaki jest wynik w Warszawie i liczyć mogą już tylko, że jeszcze przez tę minutę i 20 sekund coś się zdarzy na korzyść Legii. Janczyk! Jeszcze rzut rożny, jeszcze będzie ciekawie pod bramką Wacławika. A niewiarygodna sytuacja, wydawało się, że Janczyk był faulowany, mógłby się rzucić i wtedy byśmy zobaczyli, co by zrobił się Siejewicz. Popatrzmy, Radowicz! Nie zdążył się odsunąć od piłki Włodarczyk. Ostatnie 50 sekund, Bronowicki, Arboleda, czy ktoś wybije tę piłkę z Zagłębia, nie było zagrania ręką. Wybił tę piłkę Michał Stasiak. Odliczają już prawie jak w hokeju
Lubinianie ten czas. Jeszcze blokuje to Iwański zagranie Wronowickiego. Legii się spieszy, jakby grała o mistrzostwo. Walczą do końca legioniści. Nikt tutaj z Bełchatowa nie będzie mógł do nich mieć pretensji. Tym bardziej, że teraz jeszcze szansa. Coś niesamowitego, co się dzieje w polu karnym. Wybita piłka. 15 sekund do końca. Spojrzał na zegarek Hubert Siejewicz. Jeszcze wrzutka Stasiak. Rui Miguel. Czy on przetrzyma piłkę? Rui Miguel trzymany za koszulkę. Iwański, koniec, Zagłębie Lubin, mistrzem Polski 2007, po raz drugi w historii, po 16 latach zespół z Lubina zdobywa to mistrzostwo. Czesław Michniewicz, jego największym osiągnięciem było do tej pory Puchar Polski zdobyty z Lechem, też na tym stadionie. Dziś również na Legii odbierze trofeum za mistrzostwo kraju. Zagłębie Lubin, mistrz Polski. Na pewno emocji tutaj nie brakowało. Trudne sytuacje, trudne decyzje sędziów będą jeszcze komentowane na pewno. Ale nie ulega wątpliwości, że ten wynik z boiska daje tytuł Zagłębiu Lubin. Naprawdę wielkie słowa uznania i gratulacje. Wygrać na Łazienkowskiej mistrzostwo jest to naprawdę, świadczy to o klasie tego zespołu i naprawdę po prostu na ten tytuł zasłużyli. Manuel Arboleda i Michał Stasiak, a także Michał Baczawik. To będzie ta trójka, która zadecydowała o losach tego meczu. To są podziękowania Manuela Arboledy dla Pana Jezusa, dla Zagłębia, dla Franciszka Smudy i dla Czesława Michniewicza. Na pewno jest to jeden z bohaterów tego sezonu. Na pewno do jedenastki się załapie, myślę o Arboledzie. I bohater dzisiejszego dnia w Zagłębiu Lubin. Jeden z bohaterów. Po niesamowitym, dramatycznym meczu Zagłębie wygrywa na Legii 2-1 i zdobywa tytuł Mistrzów Polski. Serdeczne gratulacje dla Czesława Michniewicza i dla jego piłkarzy. My tę relację już musimy powoli kończyć, ale zapraszamy na kanał Plus Sport. Tam trwa Multiliga Plus i tam jeszcze łączyć się będziemy ze stadionem przy ulicy Łazienkowskiej, także po to, aby pokazać dekoracje nowego mistrza. Dziękujemy Państwu za uwagę. Na razie dziękuję. Tomasz Wieszczycki. Jacek Laskowski, pracowała tu razem z nami również Paulina Czarnota-Bojarska. Do zobaczenia.